Dobra, dawaj na przód bardziej. Aj, ja nawet nie zwracam już na to uwagi. Dobra, jesteśmy online jakby, panowie. Co? Jakby? Jakby co? Dobra. Dobra, panowie, może być lag. Czekaj, bo ja tutaj ze sklepu pozabieram rzeczy. Nie, poważnie, Gladziusz, bo tam jest strasznie... Mało miejsca jest, no. Badzik, już taki sam sprzęt jak ty masz. Nieprawda. Nieprawda. Zobacz na boku, jaki masz numer. Ej, mam 218, ty. Gladek, widzę, jeszcze jedno pole to kupił. 204 ja mam. Ja nie kupowałem upgrade'ów jeszcze, wiesz? Bo biedny jestem, także... Czekaj, czy Mikołaj nie stoją za bardzo w powietrzu? Nie, tak mi się wydaje tylko. Dobra, te nasiona mówisz będą ci potrzebne, nie? No, czy jak chcesz, możesz użyć do czegoś tam, ale tak kupię potem kolejne, nie? No dobra, to ja za... O kurwa, to 300 kilo tych nasion było tylko. Tu dziki właściwie. Nie potrzeba nic innego. Wózek sobie kup. Nie przejedziesz tutaj w większości rzeczy tam po drogach ten. Jak będziesz z tym kedrem zapierdalał. Najlepsze, czekaj, kto to? Xeno, tak? Nie, chłopaki sobie wzięli. Słonecznik? Nie, czy to Xeno, kurwa, ty brałeś jakąś robotę, nie? Dostał z misji header, kurwa, i nie mógł się w bramie zmieścić. Musiał na wózek, kurwa, wsadzić. Czekaj, zmieściłem się. I o, tak nie ma jeszcze takiego szerokiego. Tak ja. Sobie Gładzie kup wózek. Gdzie, kurwa, panie! A, tak w ogóle, jak będziesz mijał samochody, to uważaj, bo... No i chuj! Czekaj, bo Gladzio się... No, wsteczny, kurwa! Gdzie mnie na pole wjeżdżasz? O, stówka! O, dwie stówki! Odepnij pachami, jak jedziesz. Wiem właśnie. Spinam wszystko. Czekaj, teraz okay. Czy ten siewnik trzeba włączać? Trzeba włączać. To jest piękny, to stary, dobry, mega. No to spróbuj, ja nie wiem. Jeszcze dzięki by się przydał dominator, bo senator. Ja mam dominatora, przecież to jest 204 dominator. No ale to już jest mega, nie? No nie, no jak upgrade'ujesz, to jest mega wtedy, nie? Kurwa, gdzie jedziesz, ciuchu, jeden jebany. O kurwa, a ja mogłem opryskać to najpierw. Nie mamy rozsiewacza nawozów, nie? Tak myślałem. Ja tam na jednym polu mam buraki. No to good luck ze zbieraniem. Kurwa, je robiłem. No, to będziesz musiał wynająć sprzęt. To więcej cię ten sprzęt wyjdzie, kurwa, jak to warte. No. Ale gdzie? Jak to zrób? Dzięki. Wpadnę po prostu agregatem. Wtedy kontrakt na nie, ściągnij je i dopiero tam. Panie, agregatem wpadnę, będzie już uprawiony. No tak. Trzeba sobie dwa zetorki kupić. Ursus. Fuck. Nie bądź zetory. Czekaj, jak tu się jedzie do tego mojego pola. Chyba źle skręciłeś na początku, więc... No to jest to, że daleko trochę jest. No teraz w lewo. Tutaj w lewo, tak. Białymi drogami jedź. A co mówisz? Pobór opłatę? Zamontowałeś? Kurwa, tu tak ciasno trochę przy tej miedze, ale dobra, wyrobię się. Panowie, nic więcej nie jest potrzebne. Małe sprzęty, zabawa. Mały, średni sprzęt. Co prawda, jużem tam pole trochę równą, bo mi był potrzebny równiejszy teren, żeby ten silo dziki postawić. Bo jak to albo bym miał w dolinie, albo bym miał. Już silo żeś postawił? No. Rzeku. My się na razie w tym, w kontenerze z przyczepy mieścimy. Czekaj, bo ciężarówkę mi. No kot, idźżesz, kurwa! Do przodu, kot skorzystaj. Gładzio, czy ty jakiś kredyt brałeś? A skąd? Tak, o, widzisz i teraz to. Powiedz mi skąd. Dobra, to trochę wystaje, ale dobra. No, nie wiem, tak jakoś, wiesz, przyszło, tak patrzę, masz 300 tysięcy, ja tak,
No nie. Teraz magia, magiczne drzewa. Magiczne, no. Połowę tego magicznego to rękami będzie można wrzucić, wiesz? Dawaj, nie, oto, no, zawsze ciężko. Oto pierwsze, tutaj, co ja wzdłuż się ustawiam. O, co w niego właśnie wjechałeś. Weź tam końcówkę obecnie. Dobra. Jest są listy, wiesz? Tutaj widzę. Już nie ma. Widzisz, ja na początek wziąłem tego 1634, ale następny w kolejce jest 1604. Ten stary. Tego wziąłem tylko dlatego, że ma z przodu tuza, nie? A będzie mi później potrzebny do buraków. Ciągnik z tuzem z przodu. Oprócz GPS-a i paru tam pierdół, to wyposażony praktycznie we wszystko. Full opcja, nie? GPS-a montujesz czy nie? GPS-a może później zamontuję, ale tak jak będę miał nadmiar 15 tysięcy. Na razie nie mam nadmiaru 15 tysięcy. Dawaj go w lewo. Ale już przynajmniej mamy czym pole obsiewać. Dobra, odwrotnie mi ciężarówką, żeby ten grupce było z przodu. Dobra, to już chuj obecnego, a tu. Trochę bardziej. Dobra, nie obcinaj go, może ci się jeszcze przydać. Tutaj wezmę to, podniosę. Dzięki, zdaje mi się, że to... Agrolinera to chyba aż zadość tutaj, nie? 21 ton. Ła. Ale co? No, przyczepa. Szczerze, nie popełniaj mojego błędu i weź se kup od razu IT Runnera. A, faktycznie. Bo ja kupiłem tego, kurwa, mówię, a wystarczy, nie? A później, kurwa, zwierzęta, trzeba ten poprzewodzić coś i ja pierdolę, mówię, no i chuj, kurwa, IT Runnera miałem kupić, nie? Najpierw oblecę, wiesz co, to pole jednak dookoła, tak. A trzeba będzie chyba jeszcze kupić te nasiona. No, na pewno będzie trzeba kupić jeszcze nasiona. Ja w tym momencie mam 11% zbiornika, a jeszcze zostało tego pola. No nie, ja mam 27% zbiornika, nie? Ja nabrałem tylko 300 kilo chyba. No ja mam 58% misji. No jakby co, to 200 kilo nasion leży pod zbiornikiem z wodą. Ale trzeba mieć tura będzie. Znaczy i tak później się kupi 60 z turem. Jakąś. Dupa mi się pomyśla za ciężko. No 300 kilo nasion to wiesz, to jest jakieś kurna... 4% do zbiornika, no. No ale do twojego, nie do tego co my mamy, nie? No. To ciężkie? Tak. No to przeciąć. No i na mówię, pół. Ten rozsiewacz nawozów chyba kupimy, bo na opryskiwacze są droższe. 20 tysięcy i będzie do misji, nie? Jakby co. Ty chciałeś tego rozsiewacza kupić? Tak, nie? Tak, ten najtańszy, bo mówię, najtańszy opryskiwacz 30, a najtańszy rozsiewacz 20, więc... No to tam starczy. Na razie raczej tak, na razie ja myślę, że tutaj na większość tych poletek wystarczy bez problemu, bo on ma i tak chyba ze 20 metrów rozrzutu, nie? Panunek, jak tam? Kurwa, ale ten Ursus ma dziwny skręt. Dobra, dajesz radę, dajesz, okej. Trochę mi buksuje na tych widzach. Na przód go nawet możesz tutaj, nie? Jebzdzidy! Ej, powiem ci, ten 3-metrowy, kurde, nawet się sprawdza tutaj, nie? Nie jest za duży, nie jest za mały. Przynajmniej się wyrobić można. O, czekaj, którego kupił? Którego? Tego nowego kupił też. I se pomalował przyczepę. Ja, kurwa, dodatkowo 1000 na razie nie wydaję. Jedziemy bez kredytu, damy radę, kurwa. Chyba, że Xeno już wziął, kurwa, z 200 tysięcy. Spokojnie, jeszcze nic nie brałem. To nie damy rady. Nie jesteś dziki prawdziwym Polakiem. To jest brzemne, bo wiadomości mi przydało. Ja już więcej ran się nic nie mam.
dobra, to tu trzeba dojeżdżać kurwa do końca, bo inaczej to dupa zbita. Nie mogę tak w środku pola sobie podnieść tego. Ta magia jest chudowa. Jaka magia? Świąt kurwa. Jaka? Dzieciowego do magii świąt. To jeszcze i jeszcze. Ono samo jak złapie nawet na widła, to muskuje tam, nie? I myjnia jest samochod do ciągników normalna. W którym miejscu? A gdzie ją postawisz, tam będzie. Kurna, znowu betoniarka jedzie, ja pierniczę. U ciebie tyż. No. Betoniarki są straszne, nie? W ogóle się nie jesteś w stanie wymieścić na drodze. Niczym. Z kombajnem się wymieścił bez niczego. Z siewnikiem, kurna, tak trochę zahaczasz tymi tak prętami i lecisz na boki, nie? Uciekam. Dobra, i tak trzeba będzie dojeżdżać tu do samego końca. Dziwnym cudem te pierdzielniki się nie składają. To nie możesz tego wrzucić, czy co? Się wierci na widłach i ucieka, wiesz? Wierci się na widłach. Moment wygody i ucieka. Nie wiem, co tam wam się wierci na tych widłach, ale... No, nie masz swojej tam pracy. Kornik mu się na widle. Niki, daj mu tam jakąś robotę. Teraz ja to ponosiono, panie. Luzuj. Kurwa, ale nie ma żadnego małego opryskiwacza. No, ten najmniejszy to ma tak 20 parę metrów, nie? Ostatnio Xeno, jak go rozłożył w sklepie, to mówi: kurwa, jaki wielki! Ja mówię, to jest najmniejszy, nie? Z tych wszystkich. No tutaj na niektórych polach może być problem ze zmieszczeniem się. No da, ale otwierać te szlopany. Nie, ale rozepnij te pasy na razie. Dobra, myślałem, że wyjedzie. Właśnie, to nie. Ole, lak! Ło, kurwa! No, magia, Roma. Szalki, to kurwa. Opryskiwacz jest większy od tego Urusa. Okej. Ja to sprzedam. Jedź to sprzedaj, no. No, chłopaki zarabiają hajsiwo. Niemożliwe. No to ta pasz chodzi w tym powrotem. Xeno Case'a kupił, patrz go. Nie kupiłem, to jest z kontraktu. Ale pojeżdżaj. Wejdzie przez bramę, idzie. Czy 4 metra tylko. Śmieszcie mi, bo jakby nie wyszło. No, powiem ci tu, z tego sklepu wyjechać tymi wielkimi sprzętami. No jakby Senynek kupił ten siewnik, co on miał, to ja mu kurwa życzę powodzenia. Nie, no ten drugi tak. No ten taki ile on miał? O 20 chyba 4 metry, nie? A on się jeszcze tak chujowo składał, że on kurwa zajmował z 15 metrów na drodze. Złożony. Dzięki. Ja kupiłem tą starą, ten siewnik. I on zajmuje całą szerokość jezdni. Starą? Po co ci taki siewnik? No ten 3-4 metra. A 3-4 metra, tak? To mało, przecież nie... Czym bym targał tą wielką, jak tam potrzeba 400 ponad konia? Jak to czym? Ursusem. Manem. Man ma 500. Man ma 500. No właściwie można by to już przejechać tutaj. I tu będziemy mieli zakończone. 4.
ten szczabełek. Dobra, panowie, trzeba się chycić pobocza. Nie zachodź. Nie, ale powiem ci, Xeno, ten zbiornik. Dobra, Norku. Wygląda ciutkę za duży do tego Ursusa. Przyda mi się jakiś młot. Jeszcze z trzy zostały nasionne na sklepie. Ja idę wodę na herbatkę, zostawię zaraz do Norku. No spoko. Tak pewnie jeszcze po nie wrócę, ale... O, kurde, prawie się wpierdzieliłem do tego rowu tam, co jest na końcu pola. Jest jeden plus, bo tu chyba jęczmień. Jest jeden plus na akumulatorze. A drugi to jest minus. Chuj by strzelił, dziadzie, nie my tym jak jedziesz, idiot. O, pociąg. Pociąg. No, powiem ci, są przejazdy, gdzie jest tylko znak stop dla pociągu, także. No. Dobra, Norku, jestem. Tak. Na szczęście udało mi się już zatrzymać tam, w takich przejazdach. Tego nie podniosę. Albo przejechać centralnie przed pociągiem. Nie, to traktorem. Za dużo ich jeździ. Nie, to ta sama. No właśnie nie. Powiem ci, Nynek, liczyłem na większy zarobek z tych drzew. Jakaś taka chujnia. No, bo ty liczyłeś na 200 tysięcy z jednych zbiorów. Nie, to zależy, jak były pocięte, bo tutaj bardzo zależy od wielkości klocka, od tego, co to za drzewo. Magiczne drzewo to było pocięte na sporo części akurat. No to te długie ramiona tniesz na raz, a pieniek chyba na trzy. Jak podzieliście więcej, no to wam zaniżyło cenę wtedy, nie? A, ten przedmiot jest za ciężki? No to jest po prostu za słabe. Norek, owsu trzeba było jeść za młodu, a nie ty, kurwa. Mleko trzeba było pić. Tak. Byłbyś wielki, a teraz to co? Chuj wielki i dwa bąbelki. My nawóz mamy tylko płynny tam z misji, nie? A nie wiem. Takiego nie zrzucałeś chyba nigdzie z tego. O co ten się tu kurno poczy? Zrzucaj dziada, Nynek. Brawo, kurwa się nie pierdolił. Bierz jeszcze tego skurwysyna, o tu. I spierdalamy dalej. Bo jeszcze nam jedno drzewo zostało. No pomogi, hej, Norku, czy z tym za traktorem jest taki cienki pieniek, weź go piło. A byliście w urzędzie, żeby dostać pozwolenie na wycinkę? Mogą nas, kurwa, po dzyndzelku, kurwa, dzygnąć. O, będzie kara. Teraz w okresie lęgowym? Tak. Chyba lękowym, kurwa, przed nami. Nie oglądałeś tego kabaretu, jak facet przyszedł do tego wyciąć trzy drzewa? No, oglądałem. Z własnej posesji. Ja od razu wiedziałem, że pan nic nie może. No, ja tak wchodziłem, to od razu było widać. A dobre jedno, znaczy to pan jest za malutki. Za cienki chyba było. Za mały. Bo później, o jak teraz urosłem. Mhm.
i skończyło się nakazem wycinki drzew. A weź to jeść. No, na tych, co się kurna umieścili w krzakach jakieś dziwne... No dojadę, czekaj, czekaj, ja się powoli, muszę go odstawić. Hitboxy drzew, to po prostu jaja uciąć. O-o. Pamiętasz przez krzaki, ale nie mogę, kurna, bo hitbox. Tam jedź, jedź, tam ci. Ty, ale bawełnę jak zaoram, to na bawełnie będzie 50% kurde od razu tego, nie? Nawożenia. Maybe. Nie, maybe, tylko na pewno. W ogóle dziki, ktoś ogląda twoje streamy? Nie mam pojęcia, nie? Ale raczej nie. A co? No nic, z ciekawości. No, przynajmniej nie dostanę za nic bana, bo nikt tego, nikt się tym nie interesuje. Słuchaj, mnie to nic nie kosztuje, tak? Wszystkie filmy są przetrzymywane na dyskach Google'a, na YouTubie gdzieś tam. Więc kurwa, co mi tam dwa razy kliknąć, żeby... Wyssało. Dobrze, dawaj na nek skurwencyna. No, wiecie, że można se skurwencynować do bólu i gówno to kogo obchodzi. Kurwa, która godzina? Ja pierdolę, zaraz jadę na siatkę. O, co będziesz jechał na siatkę? Po co ci ta siatka? Jebaj tego drugiego pniaka, bo nie wiem, czy go na pół nie trzeba cię zajebać. Jebaj go na pół! Chycaj dziada, do góry go. Łap za pniaka i do góry! Boga, Boga, dawaj, nynek, dawaj, dasz radę. You can do obecni, it! Obecni! Ja? Tylko nie pomiędzy tymi. Zostanie ci nałożyć jarmułkę. Zboczuchy jedno. Powiem ci, chyba nie był ten Głębosz dobrym pomysłem razem z tym. Chociaż nie, musieliśmy mieć coś do orania, zaorania tego. Ale nie, nie, jest problem mały, wiesz, bo jak jedziesz po tym samym, to siejesz jeszcze raz. No wiem, wiem, wiem właśnie. Dlatego ja jak go wypożyczyłem, to później robiłem osobę. Najpierw ten, później drugi. Ale cenowo jest, nie jest tak źle, nie? No nie, on 7 tysiaczków tylko kosztował. Dobra, a z kultywatorów, wiesz co, ja chyba później za 4 tysiące kupię te duże brony jednak. Ale żubę? Nie, nie, są brony agrometa, wiesz, z modu. Kładziesz dziada. Zwykłe, dobra. Takie brony jak to... Na razie gledzio. No cześć. Na razie gledzio. User disconnected from your channel. Kładziesz dziada. No nie, nie wiem, co tam się uważa w tej farmie dzieje. Kurwa, nie, nie gadaj, że on mi kultywuje to pole jeszcze. Jak mam podniesione. Ja ten głębosz będę musiał sprzedać. Pokaż, pokaż no to palcem. Nie, dobrze, jest zasiane, okej. Okay. A, wymaga wapna, o kurwa. O kurwa, to się robi o schody, nie? Ej, tą magię potnij kurwa na mniejszej tutaj ręcznie. Chuj ceno, ceno dobra. Kurwa, ceno, niedobrze. No. Pole wymaga wapna. W związku z tym... Ile nas to wyniesie? Może tak. 25. Uże. 25. No, kurwa, tak. Zaczyna się ciasno robić, nie? Na razie poczekaj z tym 25. By mi skończyć kontrakt, to będziesz miał trochę większy zapas. No nie, no to zanim, to wiesz, powapnować to można za chwilę, nie? Dobra, jadę drugie pole, kurwa, z rzepakiem. No, 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 tylko wiesz, ja będę musiał pewnie jeszcze nasiona kupić. Raz. Jak nie dwa. A tam jakieś zostały na sklepie? No, dwa, trzy worki. O, to jadę szybko kraść. Nie, nie, no właściwie miałem 300 chyba kilo. A tu jeszcze 162 w tym siewniku zostało, więc nie jest źle. Mhm. Ale później i tak trzeba będzie chyba jednak zainwestować w jakiś agregat taki większy, ale to kurwa. O, nie gadaj, że mi podniosło. Ajajajajajaj,
niedobrze, niedobrze. Źle się dzieje w państwie duńskim, kurwa. No. Całego tura wynająłeś, czy tylko tego drzewa? Wszystko. Wynajęte. Full wypas. Maszynkę z sąco ciupciającą też wziąłeś? No. Tak, ale nie i od razu jest z golarką do jaj. Kurwa, na chwasty trzeba by było co mieć i tak opryskiwacz. Ja pierdolę, to może lepiej opryskiwacz jednak kupić. Oj, dzięki, dzięki. Same koszta tworzysz. Dawaj, no jak patrzę ci go do góry zero podnoszę. Zero wpływów, zero wpływów. O, dobra. O. A tak to ja go nie mogę, kurwa, dygnąć. Siejem, no co? Ty siejesz, Norek coś tam dyga. Albo mu coś nie dyga. Norek próbuje swoją belkę do góry dygnąć. Ostatnie drzewo to jest? Nie, nie wiem, no przejdźcie, zobacz. Ale tu z tyłu za traktorem pieniek jest do ścięcia. Aha, no to trzeba i będzie go... I moje przytarłeś, nie? Trzeba będzie go przyfidować, żeby go ściąć. Na kukurydze nie było kontraktów, czy już wszystkie poszły? Nie było chyba. Koło, na, a nie, to słoneczniki rosną, dobra, nieważne. Nie no, kukurydze rosła, ale... My nie robiliśmy. Teraz tak, zobaczmy, gdzie tu jest kukurydza. Kukurydzę to my robiliśmy na samym początku, jak wy jeszcze krów nie mieliśmy. O, na 78 została kukurydza. Kukurydza. O ja pierdolę, ile kontraktów. No. Ale wiesz co, no to jest fajnie, przynajmniej jest czym wybierać, kurwa. No. A nie, 3 pola, 2 kontrakty, chuj. Potem se chłopaki pokupowali po jednym polu i zostały się 2 normalne kontrakty, które można było brać. Akurat ilość kontraktów, jestem zadowolony. Szkoda tylko, że można po jednym brać, bo ja bym sobie na przykład wziął jeden, to by sobie wziął jeden. Tylko jest jedna mała kwestia. Nawet na tamtej mapie kontrakty za takie sumy cały czas by ich nie brał. No tak, ale na tamtej mapie to troszkę inne sumy też się wydawało, tak? No wiesz, na miałeś inne pola, ja tutaj potrzebuję dużo mniejszy sprzęt do uprawy niż kurwa na tamtej mapie. Dobra, Nynoś. Aby sprawdzić, czy da się to jakoś zmienić, żeby można więcej kontraktów. Zależy na przykład od tego, ile jest osób w gospodarstwie. No, jakby było tak na Ken, kontrakt na jedną osobę, nie? No. No tak, to jest bez sensu, no jak tam coś faktycznie masz do robienia, to jest okej, okay, nie? Ale tak jak pada, to no to dupa. No. Starałem się, niby te wszystkie drzewa tutaj pospychałem. Nie no, patrzę jeszcze, przyjadę. No ja też właśnie tutaj jadę tako. O kurwa. Ale bym się no wyjebał. Właśnie, no. Zaraz będziemy zbierać. Cały Norek. No nie pamiętam ile areałowo wychodzą te nasze dwa poletka, ale tu jest rzepak wszędzie, także już będzie... No ja wiem, ale to na razie sieje, póki co. Sprzedaj to, oddajemy sprzęt i sprzedajemy drogi. Już sprzedane, 6600. No już, to sprawdzę jeszcze do końca, czy nie ma jakichś pieńca, coś. No, póki jest sprzęt, to trzeba posprawdzać jeszcze. 4%. Ja myślę, Kseno, że jakbyśmy wykupili tutaj 29, 30, 27, 3, 1, 2, od biedy 20, to nam wystarczy na... Uszy ja jeszcze pomaluję tutaj pomiędzy tymi dwoma. Ja tak myślę właśnie, że będziemy kupować tą 20, 22, 7, 30. No tak, i z tej strony myślałem bardziej farma, a z tej będą pola, nie? One już mają tak po hektarze chyba, także... Nie, jak ja buraki sadziłem, no to z hektara jak masz 100 kurwa ton, no to... Ile w ogóle jest kasy z buraka na tym? No ja z hektara bym wyszedł tak z 25 tysięcy, no to tyle co my mamy teraz. Tak byśmy tak... I to się nie kosiło jakoś specjalnie długo, nie? Mhm. Tylko dużo trzeba wywozić. Ale jak będzie przyczepa 30 ton, a nawet dwie, bo to mówię, jedną zostawisz,
Ja sobie, po 6 ton na ten kombajn ciągany wchodzi, nie? No. Weź może od razu zamaluj na to, co tutaj jest, taki ten kwadrat, nie wiem, czy on czego on tu. A to da się pomoczyć tą pojemność tego kombajna, no? No? Poczekaj, już idę o to. Co się da? To taki, o, ulepszyć polu. Pojemność tego kombajna. Nie. On ma 6 ton i tyle. Ale to mówię, to zostawisz kontener, jeden weźmiesz, pojedziesz, nie? Mamy dwa kontenery teraz. No to jeden kontener weźmiesz, pojedziesz, drugi zostawisz, ja go załaduję, zanim wrócisz, kurwa, to podmienisz kontenery. No kurwa, powiedz, że nie deal. Niby spoko, no. Tylko do buraków to trzeba będzie mieć sadzarkę, to jest raz. Nie? No i dwa, 150 tysięcy kosztuje ten do ciągnika do kopania buraków, no i do usuwania łęcin. Właściwie 120 tysięcy. No ale to nie jest jakaś też kwota nieosiągalna nagle, nie? No. Nie, świnek nie ma dużo, jedną przyczepę jebnie się świnką, resztę można sprzedać. Właśnie, miałem sprawdzić, co ile świnki przybywają. Co 11,5 godziny już w tej chwili. Nie, to. Czyli już w tej. Wczoraj jeszcze nie było dwóch świnek na dzień, a teraz już bez problemu jeszcze zostanie czas. Wczoraj było 13,5, nie? No 13 z hakiem i przybyły tylko dwie świnki, nie? Nie można pójść, tak? Nie, właśnie chciałem ci powiedzieć, że ty mówisz, że można to kupić, ale nie pójdziesz. Aha, ale tam nie pójdziesz, okej. Okay. Bo chciałem zobaczyć, co to jest tam dalej, nie? Miałem sprawdzić, czy nawiezione będzie to pole, no ale chuj. Zresztą, tura i tak trzeba będzie kupić do ciągnika, Xeno, bo trzeba będzie gnój ładować. Jak kupimy ten do wapna, nie, to on od razu jest na gnój, to będzie można gnój od świnek wywozić. No ale nie mamy też na razie słomy żadnej, nie? Żeby gnój wywozić. Tych przy drodze nie mogę zrobić, bo będę wychodził na za pole nasze. Dobra. Ja teraz nad belarką zastanawiam, czy kupić ewentualnie belarkę tą, albo samozbierającą może lepiej? Te puchaszcze też muszą zostać. No trudno. Pola, bo tak to bym zniszczył kawałek pola, wiesz? A szkoda. No nie, no to dobra, jak tam kawałek jakiś tam haszczy zostanie, to ile tych haszczy jest? Dobra, co daje to gówno tu? Kurwa, daj spokój, tyle haszczy co tam jest, to... Sprzedaję to te drogi. Dobra, sprzedawaj. Nie, ty, a kto mi zwróci za przebitą oponę? Teraz to do gminy. Nowy właściciel. Jak do gminy? Obara ma się zwrócić teraz, do niego się udać. Obama? Tak, nie będzie Obara, Obama. Dobra, Nynek, oddawaj sprzęt. Momencik. On ledwo podnosi ten traktor, te sprzęty. Strasznie nisko ma tego, ten zaczep trzypunktowy umieszczony, ten Ursus. No tak, że nic trzeba pomyśleć o jakimś innym tym, no. No znaczy, no ja chcę drugiego Ursusa, nie z tej serii, z tego starszego, nie? A on ma już normalnie. No, lepiej wygląda. Kurwa, ile tu chwastów na tym polu. No nie, to wiesz co, czy jednak kupimy opryskiwacz ten najmniejszy taki. Bo trzeba tak będzie do chwastów też, nie? Bo później ci kurwa chwastami zarośnie, to będziesz miał chujnie zbiór. No te małe pola może z chwastownik sobie kupić. No tak, ale to pokaż, czekaj, ile chwastownik kosztuje. 18 tysięcy, najtańszy. I bym musiał 20 wyjebać za do nawozu, nie? No to jest 38 tysięcy, a za 30 tysięcy kupię sobie po prostu ten opryskiwacz mały. Nie wiem, ale po prostu, ale wiesz... Za 38 to razem z tym zbiornikiem naprzód se kupię. Ale słuchaj, ale nawozić możesz tym IT Runnerem też, z tym nawozem, a po prostu chwasty... Nie, IT Runner ma wapno albo ten, albo gnój. Aha. Nie ma nawozu. On będzie do wapna, on jest zajebisty do wapna, nie? Znowu. No tak.
No nie wiem, tak też, bo po prostu wiesz, tym spadkobnikiem byś nie płacił za ten, za opryt. Tak, ale mówię, no to może kiedyś, ale za 18 tysięcy to jest tak sporo, nie? No, bo na dużych polach to jest inaczej, a na małym to tam jest trudno. Jakby co poziom koło mnie jedzie? A gdzie ty jesteś? Tam na tym polu siejesz dalej? Dużo ci w ogóle zostało jeszcze? 15%. A to nie tak dużo. Ciekawe kto pierwszy skończy, ja czy ty? Bo mi się jeszcze parę pasków co prawda zostało, no ale ja mam 3-metrowy siewnik, a nie... Ja mam 6, więc... O, 6-metrowy dostałeś? O kurwa! Wcale nie przestanie padać, bo musimy coś zarobić. Ale nie wiem, czy jest w ogóle większy do ziemniorów, wiesz? A co do ziemniorów? No, niż 6-metrowy. A ziemniaki, sadzarkę chcą kupować? No nie, no, ale tutaj jest stan, nie? Ziemniory są. A, no to nie, okej, okay, dobra, to nie, to do ziemniaków to jest największa chyba 6-metrowa tam. Myślałem, że ty coś tam sadzisz normalnego, nie ziemniaki. O kurwa! No to tam taki konkretniejszy kontrakt na ziemniaki będzie niedługo. No. No to powodzenia. Oko. Damy radę. Wynajmie się najwyżej sprzęt, a do tego nasz ciągnik kurwa z IT Runnerem 30-tonową tą. Będziemy jakoś kurwa kombinować. Dlatego mówię, życzę powodzenia. Będziemy kombinować, bo trzeba kombinować, bo coś trzeba kurwa robić, no. Myśleć. No nie znam na kiszonkę. Nie no czemu, kiszonkę też będziemy robić, ale to za jakiś czas. Nie róbcie kiszonkę. Będziemy robić, o czu. Jeszcze sobie biogazownię pierdolę, żebym nie musiał nigdzie jeździć. Ale biogazownia 120 parę tysięcy. No, po co ci to tyle kasy robić? A tam. Lubię jak tak swojsko pachnie. Jeszcze zaprosi się Larka na chrypatkę, nie? No, padnie kurwa hasło kiszonka. Lark od razu wpadnie. Żeby nas tylko nikt nie zaskarżył tutaj przy tej drodze, że błoto wwieźliśmy na drogę, bo były takie akcje w Polsce. Że kurwa ciągnikiem z pola błoto na drogę kurwa wyniósł człowieku na oponie, ty. Chyba mój wujek miał coś takiego i musiał to kurwa iść i te dwie grudki kopnąć kurwa z tego, z drogi, nie? No. Grzywna groziła czy coś, kurwa. Tak, bardzo dobrze. No ty, no jedziesz później samochodem i co, bierzesz... Ja przy mnie, przede mną koleś normalnie na zakręcie kole... było najebane błota, wiesz. Gdzieś tam jakiś rolnik z pola sobie wyjeżdżał i wiesz, deszcz spadł i koleś normalnie w poślizg spadł, obróciło go. To nie zapierdala się po zakrętach, kurwa. To wiesz. Ważne, nie dostosował. Można było jechać... Można było dokładnie. Jechać 70, to jechał 70, nie? No, ale to jest... Nie, to jest na to przepis. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ale poczekajcie panowie, ale tak mówicie, ale byście jechali... Stanowić miał samochód, byś jechał swoim samochodem, jechałbyś po takiej drodze, by było opierdolony, to byś kurwa krzyczał, kurwa... To bym miał upierdolony samochód, no jest cyka. Stary, ja jeżdżę tu po autostradzie, mam wiecznie upierdolony samochód i żaden rolnik po tym nie jeździ. Ja jestem za. Bardzo dobrze, że takie coś jest. A ja jestem przeciw. Jadę na siatkówkę. No i chuj z twojego pracownika. Co? Musi to idzie na stan, chyba. Za tym deszcz pada, to tak nie ma nic do roboty. A zaraz przestanie, już jest chmurka, człowieku. Dasz, Nynek, dasz na pewno. Nie, po co ci siatkówka? Daj spokój, to jest babska gra, nie idź. Dla ciebie misja. Jak idziesz na siatkówkę, to teraz wpierdol się do jakiegoś ciągnika, zostaw na awku swoją postać i idź na siatkówkę. Nie, ja wychodzę z gry. Dajcie mi ten prawa na chwilę, ej, dajcie nam prawa na chwilę. Jakie prawa? Wlazłam do traktora i...
Nie ma problemu, chcesz? No, to jest do wykonania. Ale on jest adminem, to bym nie mógł wykopać serwera. Nie. Nie, po prostu zresetuje traktor i go wypierdoli. No, albo tak. A że my daleko nie mamy. No sklep mam akurat blisko. Nawet jakbym miał tam gdzie Nynek, to przecież kurwa, ile to jest przejechać traktorem na pusto? Nie wiem. Koło 21, chwilę po 21 powinienem być. Dobra, to do później. 10 minut. Wyda trochę hajsu i ten, no do później. 2 godziny bez Murzyna. Nie wiem czemu, jak zakładam cokolwiek na tego ususa do przodu, to i tak mi pokazujesz sprzęt z tyłu. Bo ktoś po prostu kurwa popierdolił te ikony, wiesz, jak robił model. No bo jak drugi zakładam z tyłu, to mi się dwa nakładają na siebie, nie? No. Dobra, ja za niedługo wrócę, bo i tak pada deszczyk. No jest to trochę popierdolone, no ale cóż. Ale ogólnie ursusik jest fajny, więc... Nie, tylko mówię, że... No ja wiem, pamiętam. Dobra. Mówię, jak ktoś popieprzył w modelowaniu. Ciekawe, czy da się to jakoś w plikach zmienić. Da. No. To mówisz znaleźć mnie tego... Ursusa, potem trzeba wleźć, a albo w X, chyba w XML-u to było, w którym zapisane. W którym miejscu się pojawia ten znaczek, wiesz? Dobra, Xeno, ja jeszcze mam jeden przejazd i kończę. No mi zostało 9%. Ty, kurwa, a mi zostało 27, 2% nasion. Czy wystarczy? No nie wiem. Wezmę tak samym brzeszkiem, to nie będę dużo zużywał. Bo mi taki paseczek krótki został, nie? No. 26, bez problemu. Panie. No to nic, kupi się opryskiwacz, będzie do misji. Będziemy mogli swój brać. Kilometrowy w ogóle? No ten najmniejszy! Ile? On ma 20 parę metrów chyba, albo 18. Najmniejszy, 20 parę metrów. No on ma 24 metry chyba, no ten najmniejszy. To jest kuchna, czy...? Kuchna, no. Czekaj. Tylko przydałoby się mocniejszy traktor jakiś kupić do tego i... Po co? Do czego? Do opryskiwacza? No, że można szybciej zapierdzielać. Nie no, szczerze? No. Okej. Kot, jak ty mi tu przeszkadzasz? Weź go przerw na jakieś parówki lub coś. Można maksymalnie jechać 12 na godzinę i ma 21 metrów. Aha, no to fuck it. Także... Szczerze, 60 wymaga moc jakąś? Nie wymaga żadnej mocy. To ja 60 mogę nim jeździć. I to Perkinsem. O, szczerze, najpierw kupiłbym Perkinsa. On jest słabszy. A nie, czekaj. A, bo to jest 355. Dobra. A tu można coś... W tym Perkinsie konsolowo, uważaj, ustawię GPS. GPS 15 tysięcy to podwaja wartość ciągnika. Ciągnik 16, a GPS do niego 15. Chyba, żeby Zetorka kupić też z tuzem z przodu. On ma 26 tysięcy i 51 koni już wtedy. Można tu zmienić coś? Nie można. Co? Ja pierdziczę, 51 koni. No, Perkins ma 47. Jest. O, jak mało.
taka 60, jaką ja bym, że tak powiem, na początek potrzebował. 18400. I to jest tak, z kabiną, z konsolą ładowacza, szerokie opony, bez GPS-u. Mhm. Perkinsik. Co daje w ogóle ten GPS, bo... A to, że możesz sobie na polach ustawiać tam, powiedzmy, szerokość, jaką robisz i później, wiesz, jak zawrócisz, nie? To... jak się nazywa? To masz od razu wyczytoną tak równą ścieżkę, że nie zachodzi, wiesz, nigdzie, ty. dobra. 14 świnek, za 7 godzin 15 minut kolejna. Za chwilę będę musiał podjechać znowu po nasiona. O, zbiór plonów na siódemce, nawożenie na 110, nawożenie na 14. Słonecznik, jęczmień, ziemniaki. Jęczmień, soja, burak cukrowy, kukurydza na 148. Gdzie? Gdzie to jest? 148. 148 tutaj. O. Tam koło ciebie. O. 148? No. Gdzie to kurno jest? No zaraz koło ciebie takie krzywe pole. O Jezu, o Jezu. Ale jest kukurydza. No to... O kurna! Jak jedziesz, baranie? Zbiór buraka cukrowego z pola numer 20. 20... Tutaj, całkiem spore poletko. I to już dostajesz tego, ropę, nie? Tą dużą. Tak, w ogóle dziki. Kup jedną paletę nasion. Już. Myślę, że te 2100 litrów powinno styknąć. Tą dużą, tak? No. Uwaga. 200 litrów jest chyba, no? Tak, kupione. Spoko. Wezmę zaraz, wciągnę to. Zasieję do końca, oddam kontrakt i można brać kuku. Nie można brać kuku. Czemu? Bo pada. No dobra, nie można, bo pada, ale to... To wolę jakieś nawożenie wziąć na najpierw, wiesz. Może do czasu, aż skończę kontrakt, przestanie padać. Także... A czekaj, bo ja cały czas na streamie jestem. Ja zapomniałem, że ja streamuję. No nawożenia też jest od cholery, człowieku. Do wyboru, do koloru, nie? Ale w sumie ciekawe, czy da się właśnie jakoś to zmienić, żeby można było wybrać tych więcej kontraktów, kurde, bo tak... No tu byś na przykład w tym momencie już leciał kolejny kontrakt, nie? Tak, jest nas dwóch. Ale trzeba poszukać właśnie, czy to jakoś tak... Da się coś z tym zrobić. Kot, ty się musisz teraz tu kąpać, o, ksano zasuwa. A masz kupione. O, masz lejek, to tak ten masz lejek, którego mieliście na tamtym serwerze? Nie wiem, możliwe. Chyba tak. Chwyci, czy nie chwyci? Chwyci. A jest taki modzik. Jest? No. Tu.
multiple contracts. Bo ja nie ważę zbyt dużo. 10 kilobajtów. No to to, plus to, co tam Gladziu wrzucił, że pokazuje ci, ile na hektar potrzebujesz tego oprysku. Co tam, kota zobaczyłaś? Przez okno? O, matko. Tak w oczach, czy... Czuł, jak wielkie ma oczy ten kot. Ale to bardziej przez to, że strach w oczach, czy właśnie, że chciało tam, wiesz, zapoznać się z koleżanką, kolegą? Ona zamordować, jak je zapoznać? Ona się nie zapoznaje z innymi zwierzętami. Ona je morduje. No tak. No i 24 tysiące to już. A tu już chwast wychodzi, tak? Pokaż. O Jezu, Jezu, Jezu. A nie, to urosło częściowo, tak? Wymaga wapna. Ale co, to co zasadziłeś, czy co? Tak. Okej. Długo ci tam zajdzie, bo ja chciał to opryskać, kurde, póki ten. W ogóle no, co to za jakieś... No, muszę dojechać, zrobić 5% i oddaję misję, no. Ja bym kupił na chwasty szybko i na, do nawożenia, nie? Znaczy, nawóz teraz... mamy, nawóz widzę jest, nie? Ile go tu jeszcze jest? Tam jest mało go chyba, ale... 200 litrów tam było chyba, koło tego, może więcej? 384 litry, ale ty, to na nasze pola powinno wystarczyć. Z tym, no, że... No szczerze mówiąc, jak chcesz kupić na oprysk, to możesz tam kupować, no. Jak masz już tam to kasę. Nie mam, 30 tysięcy ten opryskiwacz kosztuje. No, to będę się sprężał w takim razie. Bo jak choć znaczy, nie musisz się sprężać, ale jak urośnie do drugiej fazy, nie, to już kołami będę niszczył, kurwa, uprawę. A nie mam cienkich kółek. Chociaż to 20 parę metrów, to spodziewam się, że jak go rozłożę, to nie no, tutaj już będę musiał przejechać po polu. Rośnie rzepak, to jest pół hektara tu jest pole, ty, to nie jest takie złe pole, kurwa. Tu jest pół hektara i tu będzie drugie pół hektara pewnie na tej 24. O tu, gdzie farma stoi, to nawet nie patrzę, nie? Tutaj 24, tak, no właściwie 0,7 hektara. 0,7. 0,69, no ale to. To jest 0,69, a to jest 0,63. To takie podobne areałowo. To w sumie tam hektar 200, to tak jak ja miałem 21 tam na tamtym, nie? Serwerze, to tam miałem równy hektar, to tu będzie trochę więcej nawet niż hektar. To z tego buraka cukrowego 25 ton wychodzi. Znaczy 100 ton, to 100 ton, nie? Tak jakbyśmy to obsiali burakiem i chcieli zebrać, no właściwie nawet pół tego, nie? Jedno takie poletko to jest 50 ton. Nynek, a ty jak tam? Jesteś za tym, żeby wgrać taki modzik, gdzie można więcej kontraktów brać? Czy tobie to... Tego w ogóle nie ma chyba. Pole 80, burak cukrowy. Tutaj. O, no takie sporawe jest. Także... No tutaj ze 100 ton to też jest lekko. No, to będzie tak lekko jak nasze dwa. Na 20 to nawet nie mówię, no ale na 20 dostajesz kombajn, bo to inaczej. Na przykład 59 z ziemniaków, 59 jest, kurwa, z tymi polami to rzeczywiście jest tu trochę. 59, no tutaj taka krzywa, kurde, ale dostajesz przyczepę do tych ziemniaków, taką 1,8 metra, to wolałbym nie robić tego kontraktu. Hmm.
bizon na siódemce dostępny. No, siódemeczka, soja bizonikiem. Sporo owsa, 103, 13. Po ile w ogóle jest, w ogóle jakie wydatki mamy? Wow. Po ile jest burak cukrowy? Jak teraz oddam z tymi nasionami w środku, to się zwróci za nie, nie? Tak, ale jak teraz oddasz, a masz, a nie, a, bo ty sadziłeś, tak, to zwrócisz, zwrócą ci kasę. Dobra. Oddajesz? Bo dodaję kontrakt. To co, przepierdzielamy kasę? Od razu, kurna. Nie no, ja chciałbym ten opryskiwacz kupić, nie? I tak nam się przyda opryskiwacz, no nie gadaj. To co, brać ten najtańszy? Kupuj tam, który chcesz. Nie no, biorę na razie najtańszy, 21 metrów to jest tak więcej niż potrzebujemy. Najwyżej się dokupi do przodu ten. Bo no, za 5000 więcej jest ten kurde 24 metry, ten Hardy, nie? Nie, wiesz, szczerze mówiąc. Nam jest potrzebny 24-metrowy. No różnica jest 3 metrów, a jednak 5000 na obecne te. Bierz tam tego, tą kuchnę. Biorę kuchnę, uwaga, kupuję. Ja nie robiłem, on jest mega duży. No on ma 20, to jest najmniejszy. No, ale na nasze warunki to jest... enough. No na nasze warunki to jest więcej, znacznie więcej niż potrzebujemy. Kot, zaraz mi się położysz tutaj w takim kurde spocie, którym bym nie chciał. No i tak, w pełni na klawiaturę się wypierdziel. No pewnie. No pewnie! Nie. Chodź. 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 To ty czy on? Ja klatką dotknąłem kierownicy. Ale miałem klatkowanie przez chwilę. Dobra, najpierw jadę szybko opryskiem tamto pole. Zobaczymy ile zejdzie. A potem od razu lecę chwastobójczym, nie? Niszczę uprawy? Nie niszczę jeszcze. Zbiór plonów za 10 tysięcy. 20, gdzie jest 20? Obok 19. No, ale ona jest taka całkiem sprawa. Co my mamy na zapotrzebowanie? A jest zapotrzebowanie jakieś? Zdalnie. Na wełnę i na kiszonkę. O. Wełna za 1200, a kiszonka 1368. A właśnie, Nynek, pytanie do ciebie. Czy tobie... znalazłem mod na to, żeby brać więcej kontraktów. Czy tobie by to przeszkadzało? I to nie przeszkadza. Bo ja chętnie bym taki mod wziął, gdzie no na przykład, czy jak ty jesteś z Norkiem, to sobie możecie po kontrakcie wziąć, czy ja jestem z Xeno, to sobie weźmiemy. Mi to nie przeszkadza. Ewentualnie po kontrakcie i mówisz, nie przeszkadza ci. Czyli można coś takiego będzie zapodać, tak? I to jest obojętne, może być. Mod nie jest duży, 10 kilobajtów. No spoko. Ktoś kurwa naprawił błędy ten. Fajnie by było, gdyby to było ograniczone do liczby na przykład ten, osób na farmie, nie? Choć wątpię, że tak będzie, ale... A ograniczone nie będzie, ale... Fajnie by było. Nieprawda, głowa ci wystaje. Możesz oddychać włosami. Ale widzę, kurna, że tak wystarczy, nie? Ten tam oprysk. Ty, no ja mam jeszcze ponad 300. Ale w sensie chodzi mi o ogólnie o zasięg, nie? Ło, kurwa, człowieku, bez problemu. Zobacz, ja drugi raz jadę dopiero pole. Słuchajcie, mi nie przeszkadza to, tylko żeby nie było tak, że ktoś sobie bierze na zaśkę. No. To znaczy na zaś, no...
Nie, będziemy... Nie, na przykład są dwa duże, fajne kontrakty i ktoś weźmie jednego i drugiego, żeby nikt mu nie zabrał. Nie, tam. No to nie. Ja myślałem na, bardziej o tym, żeby wiesz, w zależności od tego, ile osób jest na tym, to. No właśnie, jestem ciekaw, czy można by jakoś dopisać. Na przykład, że nie wiem, w gospodarstwie są trzy osoby, więc gospodarstwo dane może maksymalnie wziąć na trzy kontrakty, nie? Kontrakty. Nie, to by powinno być inaczej. Jak są dwie osoby na danym gospodarstwie, a nie tak, że. Tak, ja ale chodzi mi o to, Norka i jeszcze kogoś, to te będą trzy kontrakty wziąć. No tak, ale to będziesz mógł wziąć trzy kontrakty i chuj. A tu nie dopryskało, czy to jest kurwa... Czy to nie jest pole w ogóle? Nie wiem. Aaaa! Kurwa, za daleko jest jeździć, kurwa, za mało ceny. Co to jest? Pojechać do kontraktu to jest taka męczarnia nieraz, że hej. A nie, to jest nawiezione w pełni, bo tu były chwasty, ja to zaorałem. Aha, to. Mamy 25 tysięcy, ale nie mamy ciągnika. 25 tysięcy mamy, a co potrzebujesz? Daj ty runnera ten na wapno, nie? Bo tu trzeba wapnować. Ja zaraz przyjdę, bo herbatkę mi się i tak dobra. Trzeba będzie, wiesz, później będziemy mogli gnój od świń napierdzielać, nie? No ale to do gnoju to jeszcze trochę, bo potrzebujemy po pierwsze albo baler, albo samozbierającą. Chyba samozbierająca taniej wyjdzie, nie? Bo jak pszenicę się zrobi, to będzie słoma. Będzie można napierdzielać słomy już świniom, a świnie będą produkować gnój. Gnojem będzie można nawozić. Wiesz. Szczerze mówiąc, czym się różni w tych tam średnich traktorach Ursus 1634 od 1234? Moc, przednie koła, inne? To przednie koła tak, ale mocą się nie różnią. No to może są jeszcze jakieś tam duper szwance. No jest generalnie taki taki znaczek, taki jakby garażu, nie? Jeden ma jedynka, drugi jest... ma zero. Co to znaczy? Zaraz zobaczę, czekaj. Na razie chcę tu, wiesz, jeszcze na chwasty chcę pierdzielnąć szybko. Trzeba właśnie, o, środek na chwasty kupić. Jak nie masz co robić za bardzo. Co ci kupić? Środek na chwasty. On jest w big bagach czy w paletach? Nie, on jest na tak w tych, w paletach, w takim zbiorniku jak ten środek do oprysku. Aha, zbiornik nawóz. Nie nawóz, chwastobójczy. Środek chwastobójczy. 2000 litrów czy więcej? Tylko 2000. No tak, ale pytanie czy kupić więcej niż jeden, czy... Nie. To ja nie wiem czy tego oprysku nam wystarczy. Ile ci jeszcze zostało tam procent? 4. Wykupić ci też jeszcze tam? Czekaj, zobaczę czy jak przelecę tutaj to pole. Może wystarczy na razie. Chociaż dość szybko to spierdala. Czemu to tak szybko spierdala stąd? Pozostanie się chyba kawałek nieopryskany. I teraz nie wiem czy kupować na zaś. I tak trzeba będzie w sumie kupić, bo... Wiesz co, nie wiem, czy potem kiedyś nie kupimy tego... wózka widłowego, tego takiego małego, śmiesznego z różnych. Za 37 tysięcy. Tak, trzeba będzie go kupić i później sobie będziemy przewozić te. Jak już tutaj wyrównamy sobie właśnie teren z tych wszystkich, kurna, z tego sypu, po którym teraz chodzę, będzie można tutaj ładnie popierniczać tym właśnie. Kupiłeś środek? Nie kupiłeś środka. Kupiłem. A ten nawóz? Nie brałeś nawozu, nie? Nie, tylko środek. To ja jeszcze nawóz dokupię. I tak trzeba będzie później drugi raz opryskać. To teraz nawóz masz chyba bardziej z lewej. No, tam jest znaczek na tym, także. Na dole, no, w prawym rogu. Z lewej jest płynny nawóz. No, bo trzeba... Nawozu dobiorę, ile się da. Potem go zrzucę pod farmą, tak czy siak. 1300 to będzie w dwóch zbiornikach najwyżej. No,
pod prąd, ja z Anglii jestem. No dobra, zjedźmy na ten. Ciekawy jestem, czy w pośrodku chwastobójczym, bo on powinien ściągnąć tą teksturę teraz tego nawożenia, czy będę mógł od razu czepnąć, wiesz, drugi raz nawozem. Mhm. Mamy się zmieścić tutaj. Dobra, i jedziemy. Bo tam też jest jakaś choinka jebana. W sumie póki ty jeszcze tutaj trzepiesz ten town, to ja na razie i tak wypożyczę ze sprzętam. No, jak nie masz co robić, to można jakiś kontrakt jebnąć, nie? No, polecę na wieś 83. No ja muszę, mówię, teraz jeszcze muszę chwasty ten. Dobra, to uwaga na laga. Potężniejszy. Ciekawe, czy wpieprze się w kombajn. Nie, ale blisko. Dobra, i... A ty i tak musisz ten nawóz kupić. Tego nawozu. No to sobie ten nawóz weź, ja już jadę po... Ile tam zostało? Czekaj, 700 litrów. 700 litrów, no. A ja sobie zatankuję środek chwastobójczy. Weed killer. Kill weeds every day. Jak 700. Znaczy więcej kurna brać niż te 700. Nie wiem, to 80, zależy od tego jakie jest pole, nie? Tak naprawdę. 83, 4 hektary, niecała. No wiedź we mnie, no. Wiedź we mnie, no. Wezmę jeszcze kupię jeden tan. Okej, jestem. No dobra, dobra. Nie wierzyj, tam potem podjadę jeszcze, jak zabraknie, ale wątpię. Co by dzieciaki robi tam? Ja pryskam na chwasty. A gladiuje? Nie. No gladio wyszedł przecież już jakiś czas temu. Co tam se kupił, bo tam nie było mnie, nie widziałem. On kupił klasa mega. I kupił sobie Ursusa 1604 chyba. O, i stodołę postawił. Znaczy nie stodołę, a ten. No magazyn. No magazyn, no, na te. Nie, ten opryskiwacz naprawdę na razie nam wystarczy bez kurwa gadania. 83. O Jezu, to już tutaj. O Jezu, jakie to jest duże. Jak zwykle Gladziu robił i drogę poniższy. Zrobionowo. A tam. Jezus. Ja pierniczę, jakie to jest kurna duże. Nie palą się te, nie niszczą się uprawy. To znaczy nie, nie usychają. Wyłączyłem to, no bo to wiadomo, nie? No dobra. No rozłóż się, żeż. Kurna, jak zacząłem rozkładać to na polu, to i tak wyszedł ten opryskiwacz poza pole i kurna samochody wszystkie się zacząłem zatrzymywać. Kurde, nie jestem pewny, czy teraz to jest opryskane od chwastów, bo miałem komunikat, że to pole nie należy do ciebie. Nie. Mam za duży opryskiwacz. Kurwa, jeszcze powinieneś moc znaleźć na to, żeby kurwa ograniczyć ten deszcz. Jak pada, to niech pada ze 3 godziny i koniec, a nie cały dzień. Czasami jest tak, że pada cały dzień, ale no zobaczymy, no kurwa. Ale ostatnio pamiętasz, to wiem, 3 dni pod rząd kurwa napierdalało deszczem, no. Jak w Szkocji. W Szkocji nie napierdala nigdy 3 dni pod rząd. Jak już, to cały tydzień.
I zaraz zobaczę, czy po chwastobójczym będę mógł od razu napierdalać ten. Drugi raz, kurwa, nawozem, wiesz? To raczej nie, ale... Nie, bo wiesz co, teksturkę mi tego mokrego pola zebrało, jak chwastem pola. Na mapie zmienia na 100%. Zaraz polecę, to zobaczymy. Mam wszystko, co potrzeba do tego, żeby... Ja nie wiem, czy to pole, kurde, Xeno, co mamy, nie zamalować później trawą, żeby tu chociaż trawa rosła. Mówię, tam się jak kupi kiedyś jakieś pole, to się silos postawi. Biogazownie to tam jeszcze dłuższy plan, ale jakby była trawa, to do tego silosu można by już tą trawę powoli zbierać wtedy, nie? Dużo tego nie będzie, ale zawsze coś. Jak chcesz, to możesz tam zamalować trawą, nie? Bo i tak to no, z tego pola już nie będzie, nie? Z tej 25. Dzieciaki ma ta ten, myjkę? Myjkę? No. Nie, po co na myjka? Nie, na razie brudnymi jeździmy. Mam za tym, za świniami jest taka rzeczka, to można... Ksena posyłam z gąbeczką, to... Wiadro, gąbeczka. I bez majtek przychodzi, tak? Nie, w stringach. No, zazdrosny, bo Norek pewnie nie chodzi w takich zajebistych tych. Nie stać, tak to jest, jak się na kredycie żyje cały czas. Jest to w traktorze się. Pierniczy, ten oprysk jest taki duży, że jak wjechałem tutaj na to pole 85, to się prawie zmieściłem, nie? Znaczy ledwo zmieściłem. No tak, bo w sensie zmieściłem się tak, no tam trochę brakuje, nie? Na styk. Wlazł na styk. A te 83 tutaj, kurno. Lajcie, to idzie. Pytanie, czy starczy ci oprysku, nie? Wiesz co, mam jeszcze 50%, a już mam 58% misji. Więc tak na lajcie. No ja zaraz zobaczę, czy u nas da się nawieźć drugi raz. Jak nie, to na razie będzie najwyżej raz nawiezione, bo ja nie chcę później poniszczyć sobie tych upraw. Znaczy tutaj 24 od biedy. Aha, ta 24 to będzie drugi raz, bo ja przecież bawełnę zaorałem. Tutaj. No nisko ma ten zaczep. Tak, fajny model, tylko do lekkich poprawek kosmetycznych. Ten znacznik do przodu, żeby przesunąć tak, jak powinien być. Tego zaczepu tu za z przodu, nie? Ten tył podnieść troszeczkę, to jest naprawdę parę centymetrów do góry. Ciekawe, ile nam tutaj z tego wyjdzie rzepaku. Dobra, zrzućmy kawałek dalej, środek chwastobójczy. I wracamy po oprysk. Tak sobie dalej stańmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, nawiezienie mi zlikwidowało jakimś cudem na 26, ale nie ten. What the fuck? Na szczęście ta 26 będzie kurwa pod zabudowę.
pokażę, jak to teraz wygląda. Aha, i tu. A to jest głupie. Dobra, nieważne. No nic, tu będzie częściowo nawiezione. Na tym odcinku. Podwójnie będzie na tej większej części, a na tym prostym paseczku będzie na raz, bo później jak wjadę, to więcej upraw chyba zniszczę kołami niż kurwa ten. Warte z tym opryskiwaczem tam wjeżdżać. Poza tym to tak jakoś dziwnie łapie, pokazuje za chwilę, że ten teren nie należy do ciebie i fuck it. Ale lagi, o kurwa, co się dzieje? Ktoś coś kupował? Nie. A. Okej. O, 7500. Bardzo ładnie. Dobra, pokaż mi to. To pole zrobione jako tako. To niby jakieś chwasty zostały, ale to. Huki. Uwaga, nalaga. I można normalnie nynek tak lecieć. Że najpierw lecisz nawozem, potem chwastobójczym, nie? On ci ściąga tak jakby ten nawóz i można lecieć jeszcze raz kurwa nawozem. Od razu. No no, ale na ten, jak już chwasty masz czy bez chwastów? Bez chwastów poleciałem. A co, bez pierdolenia. No dalej, ten kurwa jebany deszcz. No już nie ma deszczu, już jest chmurka, zaraz będzie kurwa koniec. No i tak mi jeszcze nie urosło, kurwa. Dobra, kupię jeszcze ja ten na razie. A co? No bo nie wiem czy... Nie kupuj za dużo na zapas, żeby wiesz... Jak ktoś będzie chciał skorzystać ze sklepu, to żeby tam nie stało kurwa milion palet, nie? Nie, spoko, nie? Tylko wiesz co, po prostu i tak tam te 1000 litrów to jest praktycznie, nie wiem, z 30% tego obecnego zbiornika, więc bardziej mi chodziło o to, że i tak w razie czego jak oddam kontrakt, to się zwróci. Tak, tak, no. Tak, tak, tak. Bardziej o to mi chodziło. Ja myślałem, że tam, wiesz, zostanie. Ja się staram zbierać chociażby tam i usuwać z tego sklepu. Nie wiem, czy się nie rzucić na te buraki, kurwa, bo... To i tak mi jeszcze nie urosło, chociaż deszcz przestanie padać. Na 20. Nie rzucaj. Bo tu nie będzie tego, tą... kurwa, małego piździka, tylko będzie już normalny kombat. No będzie ropa na 20, a tam... Też myślałem o tą 20, ale tak stwierdziłem, bo to fuck it. No to jak nie chcecie, to ja biorę. Jak chcesz, to kurwa, bierz, człowieku, to... To jest tyle kontraktów, panie, że... Może zawsze coś się znajdzie. Pożyczam sprzęt. O, dobra. To się dotrzymam. Też. O, gruby, kurwa, lak. No. O, człowieku, lekko gaz ciśnąłem do tyłu, że cofnęło mnie na pół pola. Ten opryt mógłby się wziąć. No już, moment, człowieku. Co za chwilę.
No dobrze, ja tu mówię. Ten opryskiwacz ma bardzo ograniczoną pojemność, a chciałem opryskać, żeby mi zanim wyrośnie, bo ja będę kołami tu niszczył, ja nie mam cienkich opon. No to teraz stara tutaj to by dawała radę. Za duża by była, stanowczo za duża. Nie, stara by była okej. Ona nie jest aż taka wielka. Chociaż stara ma chyba 24 metry tylko rozpiętości tych. No, ale powiem ci, te 21 to już jest dużo. Na starej byś miał rozsiewać i... No tak, ale 200 tysięcy, nie? Jest, jest. Jadę właśnie ten opysk zabrać. A wyjechałem na razie rąkach, że nie jest tego. No spoko, spoko. No to właściwie nawet nie opryzg, a środek chwastobójczy, nie? 700 litrów. No. Wieszka jest niedaleko. Kawałek będę pewnie jeździł w tym. Ty, a ciekawy jestem, czy jakbym tu przeleciał środkiem chwastobójczym jeszcze raz, czy mi ściągnie ten i będę mógł... O, zatrzymasz chyba cały ruch tą ropą. Dobra. Ja już ją biorę. Coś przetestuję. Tu na szczęście wszędzie jest blisko. Nie, nikt nie zatrzymałem. Nie? Przejechali? Jechali normalnie. Bo ja na pobocu stanąłem. Na polu. Chociaż pada jeszcze, ale już można kosić. Można już kosić? Tak. Ooo. Nie przejadę tu ropą, bo kurwa, no te drzewa to są za blisko tych. Kurde, ale postawiło ten środek chwastobójczy. Dobra, przepchnę go traktorem. Nie mam tura, to... Ja komuś ten umyję okna nawozem. Albo trochę go posypię jak gradem. To stałe, więc... Ale że pada jeszcze, to trochę się rozmarzę. Tak. Zobaczmy, co tam Nenek robi, zanim jeszcze oddam kontrakt. Matko boska, Nenek, coś ledwo się tu złamać możesz. Tu to trzeba też trzeba zrobić. No dobra, tak to zostawimy na razie. W takim razie, fuck it. Ja ten opryskiwacz to zostawię tu pod tymi drzewkami, nie? Nenek jak pijany to jeździ. Nie, tam pod drzewem nie zostało, trochę mi się wygląda. Dobra, mamy własny rzepak zasiany. Gdzie ja widziałem tą kukurydzę teraz? Pamiętam. Na 148. O tak. Oddajesz kontrakt? Jeszcze nie, ale już tak. I pojadę naszym, nie? Nie będę przy ten. O, ja dostanę tam New Hollanda z 3-metrowym headrem, a my mamy 6, także. No to wiesz nasz, to wiesz nasz. Przyjmij kontrakt. Dobra. Coś ci zabrać? Wiesz co, no przyczepę z tym, nie?
Czekaj sobie, idę światło zapalę w mieszkaniu. Ja po tym kontrakcie skończę streama na dzisiaj na razie i ja muszę rozliczenie zrobić za 2 miesiące. Zrobiłeś. Co? Tak nie zrobiłeś. No od 2 miesięcy się zbieram, żeby zrobić rozliczenie. Dlatego mam za 2 miesiące do zrobienia. No już jest kurde. Nie, zaraz będzie trzeci, nie? Nie bierzesz sobie przyczepki? Nie, ten, ja mam ten header do tego. Dzięki. Co, on jest taki malutki. On jest składany, ja dlatego go wziąłem, nie? No, spoko. To jest kuku. Dobra, ta trawa się dzierżama. Chyba w tą stronę, nie? 148? Tak. No, 148. Ona tam, gdzie ty sadziłeś, na tym. Czekaj, to. No tam jest, dobra. No, tam. Aha, bo to jest linia kolejowa, nie? To żółte. No, żółte to linia kolejowa. No, to właśnie takie sypku pieczęć dookoła. No dobra, to jedziemy. Pomachamy Nynkowi. Jest kolejowy. A, ląduje. Pecho tam chyba albo nie? Jest, jest, jeździ, zobacz tam, kurde, za tym. Bo jest, ten projekt on muszę tu kurwa wyjść. Ale zobacz jak klimatycznie, jak fajnie, mi się podoba. A mnie nie. No niestety w Polsce takie pola są, kurwa. Gdzie trzeba między drzewami, słupami. Nie, nie ma. Ja nie wiem, chyba gdzie tam. Ja czy ci nie wezmę? Nie weźmiesz. Będzie mnie wyprzedzał. Jakby dwie ciężarówki się wyprzedzały, kurwa, na autostradzie. Dokładnie. Ile jedziesz? Jak tiry na autostradzie, 27. A ja 25. Ciekawe, czy zdążysz mnie wyprzedzić, zanim coś przyjedzie. No, to jest właśnie dobre pytanie. Chyba już możesz. No. Biednicze. 2 na godzinę. Nie, 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 kurwa. Jeszcze po zewnętrznej na zakręcie. Ale nie było ciągłej linii. No nie? Że właściwie żadnej linii nie ma. Ale szczęście. A nawet nie popatrzyłem, gdzie trzeba odwieźć tą kukurydzę. Specjalnie, ale chyba tam do agro. Ale teraz jak mamy 8 ton ekstra, to... Znaczy świnie, można do świń sypać 8 ton, nie? Rzepak się u nas posadził, to teraz byśmy zapolowali na pszenicę i jęczmień jeszcze ewentualnie. Kurde, nie wiem, czy dobrze by było mieć drugi kombajn. Chociaż nie, ale to jak będą będzie można 2 kontrakty brać, nie? No to wtedy tak. A to potem rzucisz jakoś tam, nie wiem, za chwilę chyba, nie? No i trzeba by było od gladzia. Ja nie wiem, czy ten silos trzeba stawiać, kurde, ten wciągać. Takie właśnie mody, które usprawniają rozgrywkę są fajne, bo to kurde, to co oni kurwa tu odpierdzielili. Aha, on chciał żeby, a właśnie fill level, żeby ten, tak, się pokazywał. Co? Że jak bot ma 80%, to żeby tam zaczęło się migać i... Ale po co to blaziami, jak on tu bota nie puści? Ja nie wiem. Nie na tych polach. Słuchaj, no mod zajmuje tam parę kilobajtów, to mi to wiesz. Nie, ja nie protestuję, może być. Ja na tej 146 puściłem, bo to akurat sadził ziemniory, ty powiem ci tak? Powiem ci tak, nie, na tych polach bardzo daleko kurwa staje przed tym, nie dojeżdża do końca. No, mówię, trzeba dookoła najpierw ze 2 razy objechać samemu, a potem możesz puszczać bota.
No może nie na tych polach, tak jak teraz miałem, czekaj, 120, to tutaj słupy są, to tutaj bodźce nie poradzi w życiu. Perdziki, włączaj dodatkowe konia. Nie mam, chyba że postawisz, kurwa, stajnie. No tak się zastanawiam, czy by tej najmniejszej jakiejś stajni, kurde, z kilkoma koniami nie postawić później. Mówisz potem zrobić na przejażdżkę, żeby wyjeździć konie, kurde, od nas do chłopaków z powrotem. Ale to też, to takie, bo wiesz, w sumie ja codziennie raczej będę, nie? Ale to nie, no bo jak będzie od rana, to te konie na wartości będą szybko traciły. Będę od rana, niekoniecznie. No ale to nie ty, to Gladio, nie Gladio, to Norek, wiesz, tak to. Kiedy, a ta rura w tym traktorze mnie denerwuje, wydaje mi się. Sobotę idę do pracy. Sobotę mnie nie będzie, bo do pracy idę. Ty do pracy? Ty do pracy. Chuj, ty właśnie, ciebie tam. Pole w ogóle przejechałem tak trochę. No chyba tak. Tu jakiś skręt musi być, nie? To pole. No to to jest tutaj. O, tu jest wiadukt kolejowy. 48, nie? Tak. O, to tutaj. No ciekawe ile kukurydzy zostanie ekstra. Gdzieś w krzaku tutaj tym traktorem. Ojej, o Jezu, jak ja się tu wgryzę w to. O dobra. A, muszę rozłożyć kombajn, ale to najpierw muszę się... Nie ten klawisz, zgasiłem go. Jakie ładne, tutaj maki rosną. Jakieś niebieskie kwiatki też. Restartuje sprzęt, uwaga, na będzie na tym. Ale to nie, restart chyba nie laguje. Ja wiem, tylko mówię, żeby tam komuś nie przeszkadzało. O, lekki taki, lekkie takie szarpnięcie było, nie? No. Pomyślałem ciężarówkę u siebie z tym, to będę jechał taki tak. Tak pole zaraz po tego. Człowieku, przez to drzewo nic nie widzę. A najpierw sobie tak obiadę rzeczywiście chyba dookoła. Do tego głębosza ten wasz silnik można podczepić? Tam stoi? Tak. No widziałem, ten do tego wiesz. Nie, on ma 3 metry i ten ma 3 metry. Taki na początek wziąłem, żeby mieć do... No, ale nie, mówię, nie widziałem, że tak. No spoko. No może później głębosz zmienimy na 4-metrowy, ale na razie to wiesz, żeby mieć czymkolwiek zasiać, kurwa. To nie kosztowało jakoś dużo pieniędzy, głębosz kosztował chyba 7 tysięcy. No, a ja tu mam do Grosickiego te buraki, to zaraz to bliziutko, kurwa. Rzut beretem. Ja to bym taki skurwiały traktor, ale i tak sobie mamy. Wy już mana macie? Tak. Cwaniaczki. Na kredyt. Nie. Nie, tylko trochę. Kredyt dopiero teraz wzięliśmy i płaciliśmy, że te drzewa. Łączyliście pola? Czy tylko wycinaliście drzewa? Jak nie należy powiedzieć. Tylko musieli pomiędzy, żeby kurwa nie omijać tych kurwa magicznych drzew. To jest jej. Jak po tym drzewami jedziesz, to pan nie zmieni. Tak w ogóle, żeby Gladzie pamiętał, jaki ma ten kolor gospodarstwa, bo... W ogóle nie zmienił nazwy. O, super.
co, to nie jest twój problem już. To jestem ciekaw, kiedy będzie zmieniał. Czy co? Jestem ciekaw, kiedy zacznie zmieniać znowu gospodarstwo. No aż się boję, kurwa, patrzeć co on tam narobi, a pewnie rozpierdol taki. No, mówiłem. Przed chwilą. Już tę drogę uszkodził i ten. To zaraz będzie, kurwa, karny kutas. Karny kutas z bożu. No bo Gladziu nie umie stawiać, no kurwa, widziałeś na poprzedniej mapie jak pierdolną owce, to też takie się góry porobiły, że... No tak też zrobić. Ja właśnie, dzięki, ile masz procent? 82. Wiesz, kombajn trzeba będzie upgrade'ować, też kurde kasa będzie potrzebna. No, bo z drugiej strony rura, no? Co? Ta. Ale spoko, chodź, bo to do końca dojadę tutaj chyba i... Dopiero będzie... Tam na końcu jest też taki zakręt, kurwa, że i tak muszę zawrócić, nie? A, dupa, nie. 98, 99, pyk, dobra. Wiesz co, dobra, stój. Stój! A, kręć! Ło, za mocno. No, bo ta rura jest generalnie tak... Ona jest taka upośledzona trochę, nie? Ale, o, jest gitara. Chuj, że się wysypuje za przyczepę teoretycznie. No, tak przez przyczepę leci, nie? No to... W ogóle, jaki jest dziwny, kurde, łuk z tego, nie? To nie powinno tak właśnie lecieć pod kątem w lewo? Czemu to tak opada po takiej, kurwa, krzywej balistycznej? Nie wiem, ty jakoś tak... No zobacz, jakoś ten syp dziwnie jest zrobiony. No ale to są moderzy właśnie, nie? Jeden zrobi, kurde... No, wystarczyłoby to wygiąć pod kątem nawet, nie? No, tak... No... No, tyle to jest też... Dobre tutaj, że ten, że na tą przyczepę to na raz załadujemy to wszystko, nie? W sumie. No tak, generalnie raczej powinniśmy. No to jest, chociaż właściwie opierdzieliłem to dookoła i to tak 6 ton już, a czy 5 razy to przejadę tak w ten sposób? Chyba nie. Zwłaszcza za każdym razem będzie już troszkę mniej, nie? Co tu na moment? To z ciągnika wysiąć. Żebym cię nie musiał z gospodarstwa przez przypadek usunąć. Ale to też jest śmieszne, że jak usuwasz kogoś z gospodarstwa, to go wywali z maszyny, nie? Czy jak przeskakujesz gospodarstwo. Ale jak masz podwykonawcę i zwolnisz podwykonawcę, to możesz dalej tym ciągnikiem jeździć. No trochę nacierali tych drzew tutaj, nie powiem.
Nynek, nie wiem, czy będziesz chciał też, widziałem modyfikację, że słomę można z kontraktów zbierać. Czy byś chciał coś takiego? Nie. Które to sobie można zasiać, wiesz? Znaczy mi to obojętnie, ale ja nie chcę. No dobra, znaczy, spoko. Znaczy nie. Inaczej, ja nie potrzebuję. Ale jak chcecie, możesz sobie dodać. Nie, tak pytam, bo widziałem, że była taka modyfikacja, wiesz? Słomę to widziałeś, że miałem tony tej słomy. No bo słomy, no nie oszukujmy się, nawet jak ja zrobię na moim polu, nie? No. Jakąś pszenicę, to będę miał dość słomy dla świń, kur, kurwa i właściwie całej trzody jakie. Nie, dlatego mówię, że niepotrzebne takie. Ja na razie idę, tu młody sobie nie jeździł, on nie będzie z wami gadał, bo was nie lubi. No trudno, trudno, nie każdy nas musi lubić. Chociaż my jesteśmy zajebiści, więc. Dobra, jestem. No spoko. Ile masz procent? 70. No wiesz, 70% to jest 4 tony, nie? Już jest 4,5. Trochę staram się wyrównać to pole, żeby się tak prościej jeździło. Nie, ale teraz już jeżdżę tak, że będziesz mógł podjechać, nie? W drugą stronę. Pięć ton. Teraz weź się zmieść pod tą pośledzoną rurkę. Jakbyśmy mieli agrolineara tego, co kupiłem na początku, to bez problemu. A ta jest strasznie wysoka, nie? I nie ma niższych do... No musisz po prostu kawałek dalej podjeżdżać, on powinien złapać trigger. 5... 800... O. 5900 i sypie! I 5700. Nie wiem, czy teraz nie załączy żółtą. No bo ty mi już na ten wjeżdżasz. No, bo to rura jest, wiesz, taka kurna... Dobra, to czekaj, niech się ten... Jeszcze może... Power! Dobra, dobra. No, dobra, spieprzaj. Ty, ale fajnie, bo ten, na rurze pisze mega, a na dole pisze dominator jednak. Mega dominator. Miałem koleżankę w pracy kiedyś, która ciągle mówiła, że coś jest mega. No to ten klas jest mega. Bye. No już chyba trzeciego nie będzie. Chociaż... A może... Ciekawe, czy wystarczy tutaj nam tej przyczepy, nie? Powinno jest dopiero 12 ton. No trzeci to już będzie 18, chociaż nie, tu się skończy, dobra. Tak ze 20 ton będzie. Ja zebrałem w tą przyczepę całą 151 praktycznie. Ale czego? Pszenicy. Pszenicy, no a pszenicy nie wychodzi tyle co kukurydzy. No i tam nalej mimo wszystko. Ale jednak 6 metrów header to taki w sam raz, nie? Tutaj nie za duży, żeby się między drzewami jeszcze jakoś mieścić i nie za mały, żeby nie zajeździć się na śmierć.
Trzeba by było zobaczyć, czy nie ma jakiejś drogi między polami, żeby tu przejechać bliżej do nas. Czekaj. Ty, a jakbyśmy przejechali przy Gladzia tym, zobacz, naprzeciwko masz 88 i po prostej, zamiast dookoła zapierdzielać. Między 90 a 91 może będą jakieś drogi, nie? Tylko tam potem tak, między 80 a 28 może woda, nie? I tam no, jesteś. Zobaczymy, zobaczymy, może jakoś uda się przejechać. Trzeba się uczyć mapy. Nie będziemy dookoła jeździć, tutaj spokój. Główną drogą jeszcze, kurwa. Nynek kupi, później bramki założy, kurwa, podatki będzie naliczał. Ej, idź pan w chuj. Ja go znam, to stary Żyd jest. No trzeba jakąś bramkę założyć przy sklepie. Zrazu gdy wjeżdżasz, wyjeżdżasz ze sklepu, musisz płacić gdychę. Cing, cing. Jeszcze przed nocą zdążymy, panie. 18. 19. Właściwie prawie 19, ale to do 20 to jeszcze godzinę mamy. U ciebie też jest 19, tak na dobrą sprawę. No 20 po. To jeszcze chwila. Zaraz się wyrównają czasy. A mówię, ja muszę zaraz jakieś żarcie ogarnąć, ten, skończę streama i mówię, muszę ogarnąć w chacie rzeczy. Jutro za to, kurde, wcześniej pracę kończę, moja idzie później na 12 godzin na nockę. Jutro będziemy rzeźbić tutaj. No parę rzeczy jest jeszcze do kupienia, nie? Chociaż nie stoimy źle z kasą, to... Jak będzie można brać dwa kontrakty, to no... Można pomyśleć nad drugim kombajnem. Panie, kiedy chcesz w ogóle rzucić te mody, o których mówiliśmy? Nie wiem, wiesz co, tak żeby mało osób było na serwerze, albo nikt najlepiej. Bo wiesz, jednak to przeszkadza, no. Nie mówię, że nie. Dobra, no nie wróci. No. Okej. Ile masz procent? 75. A co? To raczej skoszę na ten. Nie sądzę, żeby tu był już cały kombajn. Tam górę już skosiłeś, to? Tak, tam już nie ma nic. Oj, zagapiłem się na górę i ominąłem jedno źdźbło. Trudno, zostanie. Ale mówię, to dobra, w ten header to dobra była inwestycja. Jest fajny. Nie za taki, nie za duży, nie za mały, sam raz do tego kombajnu. I kolorem pasuje, można sobie kolor było wybrać. Dobra, wyciągamy rurę.
i zaraz tam podjeżdżam pod ciebie. Mhm. 5899. Złóż się. O, już składasz się. A tylko header, dopiero mogę się złożyć, jak wypróżnię się z nasion, nie? Znowu za blisko. To jest właśnie problem. Idealnie, prawie. O panie, wysypujesz. No, na zbiornik leci. Ale nie, jest gitara, dobra. Ładnych parę ton jest. Co zostanie, to doświnie. Czekaj, zobaczmy w ogóle, jak tam nasze te warchlaczki. Jeszcze jest 100%. Właściwie 89, bo nie ma słomy. A tą paszę do świn będziecie robić, czy nie? Nie, ja se po prostu będę zboża robił i będę wszystkiego sypał. Co mi za różnica, czy ja to sypię do jakiegoś... Gdzie ty jedziesz? No tam, gdzie mam jechać. A, nie wiem, czy za różnica, ale tam. Nie, nie, żadna różnica, więc nie widzę tutaj, żebym miał, kurde... Moim zdaniem to bez potrzeby, nie? Jedną kolbę zostawiłeś. No, mówiłem, że ominąłem, jak patrzyłem wtedy tam na górę, nie? Akurat byłoby do 5900. Dobra, jadę tutaj tędy zobaczyć, może się uda szybciej przejechać, wiesz? Koło Gladia, zobaczymy, czy tam są jakieś w ogóle przejazdy. Czy chuj dupa i kamieni kupa. Jak coś, to będziesz nurkował. Od razu zobaczę tu u Gladzia. Je, tą czerwoną se wybrał, ale chujowa. Dobra, zobaczmy, co on tu z drogą zrobił. Lekko podniesione. No dobra. Jeszcze wybaczalne. Co on tu ma? Siewnik, opryskiwacz. Ten opryskiwacz większy kupił. Niepotrzebnie. No nie, bo on pewnie będzie włączył te połączenia. Stara agregat. A tutaj tak wystarczy ten mały 20. Dobra, teraz zobaczmy, jak już postawił tą stodołę, to zobaczmy na bokach tej stodoły. Ale nie, nie ma nic na bokach, to będzie można przy sklepie postawić fajnie. Okej, dobra. Przelotowo. Dobra, teraz tak, tu nie ma przejazdu żadnej drogi. Tu jest teoretycznie obok 94. To co niby Gladio zepsuł troszkę tej drogi, ale to nie jest tak źle, wiesz? On tego pewnie nie może wyrównać, dlatego że nie ma dróg. Ale zobacz, tu koło Gladzia można smyknąć. Zobacz, jak ja jadę teraz, widzisz? I tu jest prosta droga, znaczy no taka na jeden kurwa, na Fiata 126P, nie na tego klasa. Klasem to się ledwo na tej drodze mieszczę. Ale można czmychnąć na przełaj i to jest super już. I tu zaraz wyjeżdżamy na główną. Dobra, to będziemy to zobacz, ile byśmy drogi niepotrzebnie nadłożyli tam dookoła. No dobra, dobra, jest plan, jest. Szkoda, że tej drogi na mapie nie ma, nie? No. Ale to trzeba właśnie pojeździć i popróbować. O! Trafiłem. Dużo zostało kukurydzy? Prawie 5 ton. To dupy nie urywa, ale jest spoko. Tam miałeś 8 ton kurde tego, pszenicy, nie? Czekaj, gdzie ja wyjechałem w ogóle? Gdzie ja kurwa jestem? A tu by się trzeba było jeszcze jakoś... Aha, no nie, dobra, trzeba objechać tą wioseczkę, tak czy siak.
Ale to nie jest źle, ty panie, powiem ci. Trochę po chodniku, bo tu jednak duży ten kombajn. On się zahacza. O Jezu, jaki w ogóle krawężnik, o panie. Ale to i tak bardziej na przełaj jest, niż sam dookoła jechać. Kurwa, mój kot jak chrapie już w kartonie. Raczej. Napierdziela. Co ty masz za kota? Chrapciusia. Maciusia, chrapciusia? Kiciusia, chrapciusia. Czekaj, jak ja tu wyjadę? Na stację benzynową prosto. No tak nie do końca. A nie, no, ja na sklep wyjadę, ty, ja prawie na naszą tą wyjadę. O. Ty, no to zajebiście. Kontrakt oddałeś? Oddałeś już chyba. Nie. No to oddaj, czemu nie oddałeś? Wyjadę. A gdzie jedziesz? No to naszą farmę. To ci z naszej przyczepy już nie zniknie. No nie. Że trzeba manewrować między betoniarkami. No i ciemno się robi. Rzepak nie rośnie. Lepszą panie. Dobra, zobaczmy, co my jeszcze tu z kontraktów mamy takiego ciekawego. Buraki by się gdzieś przydało wziąć. A jak to proszę? Na 80 są buraki cukrowe. Ziemniaki to nie. Sadzenie, więcej ziemniaków. Słonecznik. Rzepak. Ty, ja oddam ten kontrakt, nie? No. Nie, to buraki to zostały na jednym polu i to takie New Hollanda trzeba by, można ten. Ty, to w sumie ja wezmę, co? Zrobimy jeszcze ten kontrakt. Czy nie? Czy musisz lecieć? Nie, no luz, luz. Tylko, że coś robicie? Bo będę będę pożyczał przedmioty. 80 jeszcze tylko sprawdzę, gdzie jest. Gdzie jest 80? A tutaj, niedaleko, ty. Ty, dobra. Raz. Kurwa jebana, dobra, bierz. Wzięty. Ale przycięło. No, bo to wiesz, pożycza trochę sprzętu, nie? No. O kurwa mać. Czekaj, to... Co, to ty weź ten kombajn? A ja wezmę tamte traktorki. Kula. Ja na razie zostawię to po prostu tego traktora jak jest. Musisz szczepić te przyczepy i... Wiem. 41 ton będzie, kurwa. No, w sumie gitara. Ma zacząć z tyłu? Ma zacząć z tyłu? Też ma zacząć z tyłu. Ja pierniczę wejść, teraz tu wykręć. Kurwa, powiesić tego, który robi tak mały sklep. Nie, fajny, klimatyczny. Kurwa, no, faktycznie.
Czyli tak, rzepak będziemy mieli swój, pszenicy jest 8 ton, kukurydzy teraz będzie z 5 ton. No to na 3-4 dni jesteśmy ustawieni. Jeżeli chodzi o świnie. O kurwa, chyba zahaczyło Grimiego. Gdzie ty jesteś w ogóle? Jadę. Już tam jesteś, o kurwa. No ten to zapierdziela 40 na godzinę, po tych małych dróżkach to trochę strach. No ja tamtym, jak się nazywa? To masz chyba Waltrę. Masz Laya, to zapierniczałem kurde 50, czy nie? To był kurde strach. Dobra, z której strony sobie teraz zacznie, aby opierdolić smacznie? Czy jest jakiś wjazd? No, najlepiej od początku, nie? No tak jadę zakręt kurde, na skały w ogóle, ja próbuję zdejmować te pokrywy z naczep, nie? Gdzieś była droga. No, dobra, to da się zjechać. Pytanie, czy on ruszy w ogóle, kurwa, bo to jest jednak New Holland, a nie jakiś kejsik. No ale dobra. Wciągam. Wciągasz. Padą buraczki, kurwa. Morro. To ma taki zbiornik wewnętrzny, no? Tak, 6 ton. Ale nie jeździ po burakach, bo chyba zniszczysz. Chociaż nie, to z kontraktu, to nie powinieneś. Łako, tu się ustawisz. O, panie, górka! 3 na godzinę. No nie, do buraków trzeba będzie case'a kupić. Chociaż my mamy prostsze pola. Ewentualnie kupi się tego. Ewentualnie nie, najpierw pojedzie jeden łęciny. Ten, co ma z przodu tuza. Bo jak łęciny usuniesz, to już później nie niszczą się te, nie? Buraki. To jest też trochę jak głupie, no ale że z łęcinami się niszczą, a bez łęcin się nie niszczą. Miałeś ten jeden rządek, ile masz procent? 67. Ło kurwa, no. Kurwa, ja nie wiem, czy ja się tu wyrobię, tu są zabudowania! Czekaj, w sumie zobaczmy, wiadę na chwilę. A co z kontraktu, co to się... Nie, z kontraktu się nie niszczą, nie? O. Więc... O panie, ty masz się tu zmieścić. Jeszcze ta latarnia, to coś jest słup, nie? Słup energetyczny. Dobrze, czekaj. Wjadę, kurwa, wjadę! E, tu jak jest prosto, to zapierdziela, nie? Prosto. Znaczy, no, powiedzmy. No nie, to... Kurwa, ale tu jest tak jebnięty ten... krawężnik. A, i jak tylko kawałek wyjadę, to już to pole nie należy do ciebie i nie mogę zebrać, nie? Do końca z tego pola. No, musisz się złamać, no. A, ja mam jeszcze pełno te. Dobra, chodź tu. No kurde, myślałem, że zdążysz tutaj nawrócić. Ja piernicz. Ale żeś tu w ogóle krzywą skosił, kurde. Nie, paniku. I co, no, może chciałby skręcić? Chyba nie. Chyba tak. No, objazd. Droga zamknięta. Rolnikie buraki sypią. No tych buraków to będziemy mieli ze 40 ton dla siebie. Przejadę. Nie wiem, czy na buraki nie trzeba będzie kupić kurde tego. A co? Osobno kontenera takiego, wiesz. Co mnie trąbisz, kurwa? Szybciej nie pojedzie, panie.
krzaki kosi, wszystko kosi. Nie, no bo nie będę tutaj, wiesz, zawracał po jakichś takich, kurwa. Jo, power, kurwa. No i się zabieszyłeś na czymś? Nie, brakło mocy, czekaj. Ujmijmy trochę z tego do obcinania łęcin. Tak, kurwa. No i co, nie, nie. Dobra, włączamy. Mocy przybywa jej. W ogóle jeszcze mu założyli cienkie oponki, nie wiem po co. Do tego New Hollanda. Ile masz procentów? 95. O kurna. 8. 100. Ty masz gówno niezbiornik. 6 ton. Tyle co w kombajnie naszym, kurwa. No, tylko tam jakoś tu tak... Wiesz. Bo wiesz, tych buraków trochę więcej z hektara wychodzi. Dobra, w ogóle, dobra. Jakie to jest pole? Ten tu niecały hektar, to tu będzie dwa takie zestawy. Dwa... No 80 ton to tak lekko będzie, nie? O, jedź. Do ciągnika, miałeś się brdach otwarty? Jeee, burakami. Siedzisz sobie w ciągniku, tak, ja, kurwa. Może lepiej nie. No tak liczę, z 80 ton, no ze 20 nam ton zostanie pewnie. Buraka, nie? Może chcesz zmienić traktor, bo to jest jakiś ST Max. Będzie miał więcej mocy niż ten New Holland. Nie sądzę. O panie, co ty? Kto ci dał prawo jazdy? Na traktor nikt. No myślałem, że troszkę mocniej się może to złamać, ale się okazało, że chyba jednak nie. Ja już mam 3600, nie? Żeby nie było. Really? To mu zapierdala jak wściekłe, kurwa, człowieku na tym. W ogóle tu wygoliłem, a ten, nie? No właśnie ty mówiłem, że tak... Żeś tam pojechał, kurde jak. Jeszcze zostawiłeś tutaj trochę, a... O, krawężnik. Czekaj, bo mocy brakuje. Wyłączyć, kurwa, z przodu ten? Aha. No dobra. Jedź, panie. Ślad. Nie ma. Hamujemy ruch. Ten też, patrz, za... Ty sto... Dobra, nie, bez jajców, bez jajców. No wiesz co, jak już tak stoję, to weź się tym proszę, nie? Mówisz? No. Wezmę to na raz? Wezmę chyba. No. Ej, chuj. No, jeszcze brakuje. Jezu. O, dobra, nie, stój, stój, stój. Ale przynajmniej będzie buraków dużo dla świń. Zawsze to 5%. One dają najmniej, a najwięcej się ich robi, nie? Chociaż to mówię. Taki kurwa paseczek. Ja pierniczę, jaki paseczek ty.
Jak stringi na dupie. Jak sik pająka. Nie widziałem nigdy jak pająk sika. Wiesz. Jeździmy jak panie wypożyczonym sprzętem jeździć jakiś taki normalny, nie? Tak jak taki gruchot jakiego mamy. Ale to jest gruchot na miarę naszych możliwości. Jak szybko w ogóle jedziesz? 10 na godzinę. Okej. Ale to jest ograniczenie, wiesz co, którejś maszyny po prostu, nie? No, dlatego ustawiłem też sobie tak tam tempomat, żeby tak nie wciskać co po chwilę przycisku, tylko sobie jadę 10 za tobą i wiem, a nawet sobie 9 pojadę. Pojazd, narzędzie dostosowane tylko do pracy kontraktowej. Tu też taki pasyczek został. To pewnie jest 15 ton. Zbierzmy to. Nie bądźmy tacy. Steka. Elegancko. Power! To jest ten New Holland, co ja go miałem w poprzedniej tej grze. Tylko, że na cienkich kółeczkach chujowych. Ten kontrakt w ogóle za 4700, ja pierniczę. No tak całkiem jak na takie poletko. Bo ja mam 5 ton, panie. Masz? 5,5 tony. Dobrze, że podjechałeś rychło w czas. Ja nie wiem, czy jakbyśmy jechali nawet tak równo, czy ja bym szybciej nie wciągał, kurwa. Pod górkę w sumie. A pod górkę, no, tak wolniutko sobie. Przyczepa ci się skończyła, szefie. Po kontraktu poszło na pole. Trzeba wynająć teraz za 20 tysięcy ropę, żeby kurwa pozbierać. Buraków za 2000. Tak sypie dziwnie. Wiesz co, czekaj, zatrzymaj się. Co się zatrzymaj? Co? Terenu ci brakło? Nie, ale tobie. Ja mam mnóstwo terenu. Dobra, tyle. Tyle. I buraki uciekają. I mam 37% kontraktu. No bo tu sporo tego jeszcze zostało, nie? Nie, ja pierniczę, ja do agroplonu będę musiał z tym jechać. O, tam na dół? No tam. Na lewo. Gdzie jest agroplon? Czekaj, na lewo. Lewej. Mleczarnia, agro. A to nie jest daleko. Tu koło 163 chyba leci ten. A nie, pojedziesz sobie do góry na stację, psz, w ogóle kurwa, narzekasz, jakbyś miał kurwa po czym. Czekaj, ten paseczek trzeba zjechać, bo ten paseczek to jest kurwa z 500 kilo kurwa buraka. Albo i lepiej. Na szczęście nic nie jedzie, można na tej drodze nawracać. O, i buraki komuś na posesję. Yeah! Przez płot. Rano wstajesz, 2 tony buraków, kurwa, koło Volkswagena. Albo zaparkowane. Janusz, to jest halinka. Bo tu jakiś burak leży. Gdzie? No, dawaj, dziada. Ile masz ton? 2,5. Nie, to jeszcze. Nie, ja dopiero te stringi przejechałem tam. Nie, taki zestawik
no w zupełności wystarczy nam raczej do buraka, nie? Ewentualnie się kupi tam potem tego, tego i tyle. Ale na jakie pole byś tu chciał w tym wjechać? Nie wiem. Zobacz, jak tutaj się ledwo jeździ kurwa tym, a co dopiero jakimś większym dziadostwem. Ej, bo ja mam już pełną. Ło, prrrr, wsteczny. Panie, właśnie, kurwa. Właśnie, ty co tak omijasz, kurwa. Nie omijam, skończyło się, kurwa. O, no to teraz, kurwa. Cofanie. No, kurwa. Dobra, czekaj. Stój, kurwa, stój. Cofnę po te z tyłu, co są, to 100 kg te w tych dwóch tu, kurde, tych paseczkach. Zaraz ci powiem, ile tu zebrało. 70 kg, kurwa, dwa te. Okej. No, co jest? Ten ścina łęcinki, a ten nie bierze? Uuuu, bagi. Bagi. No, trzeba trochę ciaśniej brać. O, co człowieku, tutaj to też kolejne 100 kilo, kurwa, pewnie zostało. Buraka. Żadnych strat. 100% efektywności. Dobra, trochę tam zostawimy. Na przyszłość. A Nynek jest? Czy poszedł gdzieś? Czy tak siedzi bez tego? Nie, ale buraki były. Jeszcze męczysz te buraki tam? Jasne. No ty sam, no to ty to masz troszkę inaczej. No to tak, czy sam, czy z kimś, to jedno i to samo by było. Ile masz procentów? 63. Prawie 4 tony prawie, nie? Możesz jeszcze zawrócić, no? Tak. Nic nie jedzie? Nic nie jedzie, chyba. I fot. Nie trafiłem. No a spokojnie, wszystko wyliczone, panie. Pięć ton. Okay. 6. Ty nie możesz mieć nic lepszego niż Ursus, bo myślisz, że jak się rozpędzisz, to Jezu. Ale ujebałem już tą Valtrę. W ogóle Valtrę dostałem. Co za syf. Ty jedziesz starą. No.
Dobra, full. No, to ja mam 90%. No, a jeszcze trochę pola zostało. Z 2 tony mi dosypiesz. Jak będziesz miał 2 tony, to mów, no. Bo te 2 tony to dosypiemy, ja pojadę tam i... Już mam tonę. Dojechałeś może z 20 metrów. Oj tam, oj tam. Dobra, tu nawrócę, już mam ponad 2 tony. 200. Spoko. Jedziemy. Power! To nie jest New Holland, to jest Waltera, kurwa. Dlatego taki złom, no widzisz. To Gladio to miał na początku. Coś tam ominąłeś, ale to... No co sporo ominąłem, czekaj, bo to kurwa kręci się ta Waltra jakby chciała, a nie mogła. No bo dalej cienkie kółeczka, nie wiadomo, co gdzie by zupał. Będzie zajebiście, golimy. Chwasty były, bo wypalone są. Ktoś wypalał. Nie podjeżdżaj mi tu za blisko, panie! O kurwa, o Jezu! Zahaczę! Nie zahaczysz, dosypię mi zaraz. Jeszcze tam potrzebujesz? Jeszcze trochę. No, no. Aj, chyba wsio, nie? 1%. Znasz? Dobra, fuck it. Nie leci. Nie leci. Ty, ja zaraz wracam. Ty, no to dawaj, bo ja już mam kurwa tonę. A to tu zdaki robisz? Tak. Tam 6 powinien, nie? Tak, 6 ton. 2? Xeno, a ty kurwa skrzyżowanie ledwo odpuściłeś. W ogóle zrzucić wszystko, czy co? Tak, to zrzucaj wszystko. 2,5 tony, ale to wiesz co, zrobię sobie taki duży zakręt. Spoko ty, bo to taki duży korek się zrobił i to nie przeze mnie. Dobra, wyprzedzamy na wzniesieniu. 1 samochód, 2 samochód, 3 samochód. 3 tony. Wracasz już? Ty. Ej, bo ty mnie będziesz tu trzymał, nie? No nic się nie poradza. No dawaj, gaz do dechy, kurwa. 4 tony. No, jestem prawie przy skupie. Jak prawie? Chyba już prawie z powrotem powinieneś być. Panie, no masz nowiutki traktor, zajebisty. Ole, loak, o Jezu. Cześć, miałem. 5 ton. No i chuj, 6 ton. No i stoimy. Wszystko jest. Teraz to się jeszcze streamuje, chciałem przypomnieć, bo wszystko jest na ciebie, Xeno. Wszystko jest na ciebie. Dopiero dojechałem do skupu. O Jezu, pewnie jeszcze teraz browara wyżłopiesz, bo to kurwa przyjechałem, to spragniony. Napiłby się, tak? No tak. Ale moja żurek zrobiła. Hej. No hej. No hej. I hej. No. Papa. Hej. A to Nefri, ja nie poznałem. Za rzadko wpada, nie? No właśnie tak myślę. Tak kto kurde. Wszedł, kto tu wszedł, cholera, nie? I tak rozkminać. Kobieta na tesie? Niemożliwe. A co już nie ten? Dosia już nie gra? Nie wchodzi na tesie? O prawie w ogóle.
kto to jest Dosia? Nie, no Dosia wchodzi, ale to prawie w ogóle jej nie ma. Tam rzadko, bardzo rzadko. Okazjonalnie raz na miesiąc może, wiesz? Ło, to się kurczę porobiło. Kiedyś to się działo non-stop. No, ale to wiesz, oni tam grali w Tery, grali sobie w Strongholda, to teraz to tak widzisz. Królika też nie ma bardzo często, więc my siedzimy tak. Ja nie wiem, czemu chłopaki siedzą w ogóle tutaj na głównym, no ale dobra, no. No właśnie nie wiem, też się zdziwiam, że wchodzę tu takie kurde. Tłumy, nie? Ła! Ja mówię, kurde, jakie ten. Zgromadzenie. A czasami, tak wiesz, gromadzimy się i gadamy głupoty głównie, także. Czyli standard. No, wiesz, no. Jakoś trzeba żyć, nie? Trzeba sobie radzić. No, a jak? Fajnie, że tak. Seno, gdzie ty jesteś, kurde, z tą... Ja się tu zestarzałem w tym ciągniku. Co ja ci poradzę, że tak długo się wysypuje to wszystko? Jezus, a widzisz, z kim ja muszę grać? No. A my mamy nową gierkę. Jaką? Gramy teraz w Wolcena. Co? Bardzo mi się spodobało. Szczerze mówiąc, no Wolcen... Nie wiem w sumie, nie wiem normalnie jak to się nazywa, ale nie wiem, bo nic taki dziwny. Dlaczego? Fajnie. A czy wiesz co, jak patrzę na przykład na te filmiki, to niby okej, okay, niby spoko, ma jakieś tam powiedzmy fajne rozwiązania i chyba z POE i z tego, i z Diablo, ale tak patrzę na ten gameplay, to jest takie... Jak kropla wody, dwie, kurde, Diablo, nie? Trójka. No. No. A jeżeli ja w Diablo tak bardzo nie grałam, to ja sobie bardzo chętnie włączę na teraz program, a przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że nie muszę wydawać realnej kasy, bo ja jestem taka, że ja, że tak powiem, puszczam na prawo i lewo, jeżeli mniej się gra w ciągu, nie? Wiedziałam, że już za dużo pieniędzy wydam na Mulligan. Więc teraz gram, że tak powiem, tylko i wyłącznie dla fanów. A, tak w ogóle, jak chcesz pograć fajną gierkę, nie wiem, czy grałaś w POE? Grałam. To? Denerwowało mnie to, że tam, kurczę, tak strasznie daleko trzeba było tuptać, chodzić i w ogóle jakoś tak. A słyszałaś o scrollu z teleportem? Co rozumiesz właśnie przez daleko tuptać i tak dalej? No jakoś POE mi nie podeszło. Graliśmy trochę, tam rozwinęłam sobie to drzewko i te mapy mnie denerwowały, wiesz, bo ja, że tak powiem, bardzo często ginę, bo gram takimi postaciami, które są mięciutkie i no, teraz też sobie... To twardzielkę sobie musisz zrobić, taką wiesz, ksenę. No, ksenę. No ale jak teraz Magusem gram. Tylko nie Kseno, Ksenę. Bo Kseno to cieniak jest, nie? Znaczy wiesz co, powiem ci teraz tak, generalnie gdzieś chyba, czekaj, znaczy, w tak. Tygodniu 13 wychodzi nowa Liga FOA. Ogólnie znaczy, powiem ci tak, magowie w grach RPG są fajni, tylko że magowie w grach RPG są fajni przy końcowych levelach. A na początku to cię leje byle szczur z kanałów i cię zeżre. Wiem, bo tutaj jest taki jakiś, kurde, ja go nazywam Tudlem. Ale nie, wiesz co, nie. Podobny do Tudla z bo... Mulligan i on po prostu wystarczy, że się zażyga i mnie nie ma. I właśnie, no magowie nie noszą zbroi, tylko te szaty jakieś, durne, tak? No. Swoje. Poza tym magowie, żeby rzucić jakiś normalny czar, muszą mieć jakiś level nabity. Bo bez tego to mag no, umie przeczytać książkę i to kucharską, co najwyżej. No to coś dla mnie. Także... To siebie mają magowie, że są po prostu glaskalonami zazwyczaj. Ale... Nie no, magowie są... Słuchaj, mag jest, mówię, zajebisty, ale jeżeli masz powiedzmy... O Jezu, cześć. Nie wyjedziesz teraz? Czekaj, bo... O, muszę podnieść. A zobacz, widziałeś? No. Magowie są fajni, ale jak masz powiedzmy, nie wiem, maksymalnie 20 leveli, to mag jest fajny od 15 levelu dopiero. No. A tak to niestety mag troszkę się. Bo mówię, bo twardości to żadnej, obrona dystansowa prawie żadna, no fakt, może rzucać jakieś czary dystansowe tam troszkę na wyższych levelach. Pierwsze 5 leveli to z reguły magiem jest tragedia, nie? W bicie. To mówię, no. Byle szczur z kanału wypełznie i cię zeżre. Wiem coś o tym, wiem. Także...
Ale magami fajnie się gra. Ja zawsze chciałem, tylko nigdy tych 5 leveli nie umiałem przebić się, nie? Zawsze mnie denerwowało, kończyło się na mojej ulubionej klasie, czyli barbarzyńca dzikus, albo jakiś taki wredny, oślizgły, tępy osiłek, który napierdala młotkiem wszystko, co jak leci. No. Tak jak Michał, bo ja to zawsze, wiesz, chodzę Michał zbiera w ciry, a ja sobie gdzieś tam zbieram itemki. No nie, no mówię, ja jak grałem, to nigdy mnie jak coś paladyni czy supporty coś nie interesowało. Jakiś taki, mówię, najlepiej bez mózgi, mięśniak z wielkim toporem. To... Ty gadasz, a wtedy, że grałeś małą dziewczynką z łańcuchami. Dobra, ale ta mała dziewczynka była jak ten bez mózgi mięśniak. Połączony mnie trochę z magiem, bez inteligencji. Nie, nie, tam z magii nie było przecież, ona nie miała nic z magii. No tak, no miała ty, dwie kosy na łańcuchu, to kamy chyba były nawet. I napierdzielała tym jak wściekła, nie? No po prostu tak, jakaś paranoja. Ty, Xeno, bo ja mam 5,5 tony. To moja wina, że dopiero teraz mówisz? Nie, no tak tylko uprzedzam, żebyś podjeżdżał, nie? Dobra, skończyło się. Także, wiesz, ale grałem magiem w terze, przecież miałem tą drugą postać, Aribet Detilmander. Nie grałeś w Neverwintera pierwszą część, to nie będziesz wiedział, kto to jest. No nie, nie. Tak stare gry nie Zajebista gierka. Powiem ci, że jak chciałbyś dobrego RPGa, to... Neverwinter, fajna historia jest w ogóle, nie, w Neverwinterze. No dzisiaj, na dzisiejsze czasy to będzie wyglądał dość tragicznie, ale historyjka, cała ta oprawa, wiesz, w ogóle możliwość rozbudowy postaci, super, nie? Mag zajebisty, ale od 20 levelu. Wystarczy mi Poe, które jest kozackie. No nie, no Poe jest jeszcze bardziej rozbudowane, no nie porównujmy gry, ta Neverwinter to teraz, gra z 2000 roku, nie? Teraz w ogóle ten, że tak nazwę, ta liga, która wyjdzie nowa, 15, w piątek, żeby nie było. No to od piątku cię nie ma tutaj, tak? Rozumiem, na farmingu. Będę, nie? Generalnie, ale ten się nazywa. Nie, no to powiem ci tak. Nowych umiejętności, a czy umiejętności skilli w drzewku, nie? No to taki, wiesz co, powiem ci tak, jak jest trochę przesadzone, przesrane, to też jest niedobrze, bo później człowiek się gubi i... Nie, wiesz co, akurat to, co oni teraz dodają, dodaje ci, że tak nazwę, nowe możliwości do tworzenia buildów. No ale to mówię, no to jest takie... Potem... Będzie odstraszało to nowych graczy, bo będziesz musiał siedzieć 2 godziny i wiesz, przeglądać ikonki, nie? Albo i lepiej. No, albo na YouTubie sobie znajdzie builda, weźmie, zrobi... No, ale to też tak, wiesz, nie każdy build nie każdemu pasuje, wiesz. No, każdy ma inny styl gry, nie? No tak, już szuka się mniej więcej takiego bilda. Ja mówię, ja osobiście lubię takich gości, którzy po prostu jak są pułapki, na przykład jak w Neverwinterze rozbrajało się pułapki, czy otwierało się zamki, nie? To mój po prostu przez pułapki sobie przechodził, a zamki otwierał przy pomocy topora, aż nie puściły. Także... Co z tego, że jak miał pogadać, nie, z jakimś strażnikiem, żeby go przepuścił, to mówił mu, wiesz, ty mnie puścić, albo ja ci spuścić bęcki. tak wyglądała konwersacja z moim, kurwa, takim troglodytą. Dobra, pełno, Xeno. Ty znowu, kurwa, czy dopiero co się władowywałem? Co ja poradzę, no, mały zbiornik. Także... Oj, nie słyszałam tego. Ja wiem, o czym ty tam myślisz, nie? No. A nie ważne, no dobra. Wy sobie tam rozładowujcie. Ja stres rozładowuję. A ja idę się ma budzić. To na razie. No dobra, tak? Trzymaj się, hej. User left your channel. A Neverwinter naprawdę, zajebista gierka. A do tego stopnia zajebista, że kupiłem sobie wersję taką specjalną na Steamie teraz była. W promocji jakiś czas temu. I oprócz tego, że chodzi normalnie pod Windowsem, to chodzi też, zrobili ją tak, że chodzi pod Linuxem. Także... Jeszcze ani razu nie zagrałeś. No jeszcze ani razu nie zagrałem, no bo gram w różne inne gry cały czas. Ale jak pojadę sobie na przykład do Polski i będę miał tylko laptopa mojego z Linuxem, nie, to bez problemu to na tym pójdzie, nie? Czy na każdym innym laptopie. Nie potrzebuję do tego internetu, nie zajmuje to dużo, bo to chyba z 2 giga cała gra zajmuje, więc...
100%, 85. Już? Ale co, patrz już, ile ma procent? No, ukończenia misji. No ja się spodziewam, że tych buraków będzie jeszcze na całe dwie przyczepy, plus ewentualnie coś tam w tym, nie? Maybe. Tylko jak będziesz wysypywał, to najpierw syp z tej tylnej, dwuosiowej, wiesz? Luz. Żeby, kurwa, jak później trzeba będzie pod świnki cofnąć, żeby nie było. Chyba, że wypierdoli. Czy mój user? Dzień dobry, co wypierdoli? Co wypierdoli? Ciebie. Ledwo przyszedłem, już kurde na mnie klną, to za po prostu... A, wszystko na YouTube'a trafia. Ale na szczęście nikt tego nie ogląda, bo sprawdzałem, więc... A co, znowu streamujesz? Ja cały czas streamuję, prawie. Ojej. Iki, jak tam twoja hodowla gandzi w piwnicy? Zajebiście, człowieku. Niedługo zbiory. Razem z kiszonką? Nie, kiszonkę będziemy później hodować. A, dobrze. Pełno. Kurwa. Kurna. Zobaczcie, a bo mnie o gandzi zagadywał i... się rozmarzyłeś, mówisz? Co się rozmarzyłem? Sprawdzałem te na tym, temperaturę, czy jest odpowiednia. Czy lampy wystarczająco... Tak, czy lampy wystarczająco grzeją i czy ten... wystarczająco jest gleba na ten... nawodniona. Widziałeś, kse na ten nowy samolot szwedzki, co ma wejść? Podjeżdżaj do przodu, bo masz pełno ten. Nie pokazuje mi tego, ale może tak być. J-35 Draken. Nie widziałem. To lepszy był J-23, a nie jakiś 35, co jest w ogóle? Zaraz zobaczę. Tylko nie dziki się tutaj już spuści. Z buraków. No, spuściłem ci się, kurwa, na plecy. Na przyczepy się spuściłeś. Na plecy. Boże. A dopiero co nam wyżamek jeden opowiadał, że jego znajomy, tak, spuszczał się do skarpety. Ojej. Fajnych masz kolegów. Nie zapraszaj ich do nas na TS-a. Spoko. Lepiej nie, po co? To już jest i tak dostatecznie dużo nienormalnych ludzi. Nie no, tragiczna jest ta Valtra. Ale ciekawy jestem, ile ona ma koni. Która to jest? Ta Valtra ma chyba mniej koni niż nasz kurwa Ursus, wiesz? Ładnie wygląda ten Draken, ale tak... nie wiem. I co? Widziałeś go? Tak, no ładnie wygląda, no ale to... fajne. Tylko to takie ten... limited ammo count mnie trochę tak zastanawia. Jak będzie miał jeszcze mniej amunicji, kurwa, niż MiG-19 czy tam 21, to tak... No nie wiem ile, musiałbym zobaczyć na tym European Canadian. Już full? Nie, bo ominąłem kawałek, więc... I ten, i on tam patrzy. Tu też z lewej widzę parę... zostało. Tylko, że z tego co wiem, to na razie jego, wiesz, realistyka lotu jest taka trochę zjebana. Podobnie jak był ten brytyjski taki V-Wing. X-Wing, B-Wing, słyszałem, ale V-Winga w życiu. No fauno. Takie ma skrzydła, to się jakoś nazywa, taki rodzaj skrzydeł. Full. Kurna. Alt-tab i wracaj na farmę, kurwa, murzynie. Nie można zrobić. Następnym razem bawełnę będziemy zbierać. A to norka się zatrudnia. Dzięki, uważaj, bo bana dostaniesz za takie teksty. Co? A murzyni bawełny nie zbierali? No zbierali. No! Dziękuję.
Tak było! Kontekst. Ale czy z własnej, nieprzymuszonej woli to już... Ja nie mówiłem, że on będzie to dobrowolnie, wiesz. Czy popierasz niewolnictwo dziki? Raczej. To już cię na pewno zablokują. Ja nie mówiłem, że ja to popieram. Mówiłem, że tak było. No co ja złego w popieraniu niewolnictwa? To jak im płacisz, to tak... Każda generalnie praca jest poniekąd... Znaczy, jeżeli pracujesz... jeżeli pracujesz w pracy i z wypłaty stać cię na mieszkanie i jedzenie co najwyżej, to jest to niewolnictwo. No ale poniekąd niewolnikom płacisz w jedzeniu czasami. No i w zakwaterowaniu, tak? Do tego, wiesz, jak się tam leczyło. To, że mieli swoje... A mówię, a te... No to zobacz, no to... Słuchaj, w tej chwili jak pracujesz i stać cię na mieszkanie i jedzenie, no to czym ci się różniłeś od niewolnika? Mogę sobie zmienić mieszkanie, mogę sobie zmienić jedzenie, mogę się przeprowadzić, mogę sobie pojechać do innego kraju. No, no dobra, są takie troszkę się różnisz. No dobra. Niewiele. Ale nikt by nie napierdala batem po plecach. No i no tak z reguły nie napierdalali. Ale pracodawca nie zapewnia ci, na mieszkanie i jedzenie, to za co pojedziesz do innego kraju? No właśnie. Co? Jak cię stać tylko na jedzenie i mieszkanie, to za co pojedziesz do innego kraju? Kurwa, na stopa. Na stopa, bez stopy. Na stopa. Jakbym był teraz w Polsce mieszkał i bym chciał wyjechać, no teraz to już ten Brexit, nie? Ale nie będzie kurwa nawet do Niemiec. To na stopa, do Niemiec. W Niemczech szukać roboty. No, ja nie wiem, tak z Zielonej Góry to ja bym nie jechał. Trochę tylko zacząć, że jestem wierzący. No tak, Zieloną Górę przesunęli do Niemiec. Oddali Niemcom. Musieli. No, w ogóle nie macie fantazji. W ogóle jak się za nimi wleczę. Po kolei jaki NPC. Ja cię zaraz będę wlekł. Mówi, że mnie się zaraz wlekł. Ciągnikiem niemieckim do uprawy buraków. No może też tam skończy. Do uprawy ołowiu. 5200 Xeno. Oko. Nie wiem. Czy nie jest tak późno, może jakimś samolotem polecę? Póki jeszcze jacyś ludzie są. 5906, alto stop! O, Amerykanami trzeba by polatać. America! Fuck yeah! Coming to save a motherfucking day, yeah! Jezus Maria. No co? Nic! Jajco. Spokojnie, mam odznaczone, że stream jest od 18 lat. Znaczy, że nie jest przeznaczony dla dzieci, może tak o. Mhm. I tam, że tam profanacja, rasizm, ksenofobia. Kseno, ale jest, ale czego on się boi, to ja ci nie powiem, wiesz? No ja wiem, ale zaznaczyłeś też te opcje, bo to, wiesz. Kseno, czego się boisz? Do tego nie mam, ja mam otwarty umysł, ale nie wszyscy mają. Ty masz otwarty umysł, a co, trepanacja była? To nie jedna. Tam już nie zostało. Już zostało. Mówisz, nie, tak popatrzył, nie zamykamy tego. Nie. Tam przeciąg. Dopóki można z tym żyć, to jest nieźle, nie? Ile tam jeszcze masz miejsca? Zaraz żyć. 14%, 4 tony. W sumie nie. To 4 tony niecałe. Okej. Okay. Bo już prawie dwie mam. A tutaj cały przejazd został. Na całej szerokości hedra. Dwie pękły. Pękły. O kurna. Co możemy się dziki spodziewać, że ten... Niedługo będziesz miał potomków. Nie chciałbyś widzieć moich pękły, potomków. No nic, dziki mówi, że dwie upękły, nie? Więc... 3,80, nie, jest dobrze. Żyjemy, kurwa, żyjemy. Czekaj. Widziałem jakiegoś posta dzisiaj, że jakaś świnka morska w jakimś, nie wiem, w ogrodzie zoologicznym czy innym takim badziewiu
włamała się do miejsca, gdzie były samice i teraz jest, będzie ojcem dla 400 nowych potomków. No. Tak chłopak używa. A jak teraz, kurwa, alimenty płacić, panie? Dobra. Paszoł na chuj, szomejo. Pamiętaj, najpierw sypiesz ty to co masz tej łamanej, kurwa, z tyłu. No to jest z tyłu, no. W ogóle, ile procent kontraktu jest zrobione? 95, oh fucking hell. No, to tak przygotuj się na jakieś 30 ton buraków pod chatą. Może tak z 25 ewentualnie. Dobra, wiesz co, ja zrzucę tą kukurydzę. User. Dobra, jestem z powrotem. Ale zdygany, no, jakbyś trzepał, kurde, nie wiadomo ile. Norek, trzepałeś? Trzepałem. O, z kolegami. Z kolegami? Chyba dywany. Tak. Trzepałem punkty z kolegami. Otwieraj się, fanko. Lodówka, otwórz się. Lodówka, napełnij były, się widzę. Sam. Gada z napojami. Jak wczoraj Lopez, pamiętasz? No kurwa, ale wczoraj miał jazdę, ja pierdolę. Jak tam, Nynuś? No nie no, wczoraj tak dosłownie był na ćpanu, nie? Z2 parowe. Tabletki na depresję kupiłem sobie. Nie, to było dobre, to było dobre. Lopez powinien generalnie częściej brać te tabletki. Dobra, interesowałaby mnie ewentualnie pszenica czy jęczmień. Soja. Słonecznik. Jęczmień jest na 12. 12 pole jest. Na razie dziki jeszcze nie wgrałeś tego modu, więc nie przeginaj tam. Nie, ale ja patrzę już ewentualnie co mógłbym to wiesz. Na rzepak nie. O, tu jest coś, na 120. Soja. Owies. No, szału nie ma. Na 12 jest tylko. Na 102. Jest. Na razie nie oddawa jeszcze kontraktu. Nie. Patrzę na razie, gdzie są kurwa pola. 102 tutaj. Okej. To może na 102 pojadę naszym kombajnem. Nie oddaję, bo... Tylko zastanawiam się, ten burak to chyba tak spierdolimy po prostu na glebę na razie, bo... No. Nie masz szans, że my to kurwa jakoś zabierzemy. No, jak masz gdzieś miejsce na 21 ton buraka cukrowego, to... Spoko. 21 tun, tak? Tak. No nie, to tak 10 możemy gdzieś pewnie wpierdolić do świń. O kurna, Norek się dołącza akurat jak jestem na skrzyżowaniu i zapierniczam traktorem z co najmniej. Ale nie, to nie będziesz miał laga, tylko ten, nie? Mm-hmm. To jest pauza. Dobra, to rozliczenie najpierw zrobię, potem jęczmień. Dalej, Norek, synchronizuj się. No. Okej. Okay. A ile my mamy kasy? 61 tysięcy. To nie jest tak źle. Ciekawe, czy jakbym to zrzucił na ziemię, czy do tego można by było zrzucić jakoś, kurde. Ja w ogóle zrzucamy tego buraka cukrowego. No ile się da, to do świń, nie? Aha, no to sam sobie będziesz zrzucał. Okej. Okay. I generalnie tą przyczepę drugą mogę już gdzieś porzucić, nie? A ona jest pusta, tak? No pusta.
Tak, to tą drugą możesz porzucić. Jak ją porzucę na środku drogi... To zablokujesz ruch. A to tylko i tak na chwilę, bo... No tak, bo jak oddamy kontrakt, to będzie ten. No to przyczep, postój sobie na środku drogi, najwyżej no jak się wpierniczy. No. Nie zablokowała się cała droga. Trzeba się cała zablokować. No dobra, ty, dawaj tu, kurde, będę czekał, aż ty będziesz blokował drogę, ty. Czekaj, bo daleko nie dojechałem. Dobra. Rzucił ten kurde traktor i kombajn do tego. Nic, jak się wystarczająco podejdzie blisko do tej przyczepy z IT Runnera, to można głowę wsadzić do przyczepy i widać, co jest w środku. A, właściwie można sobie tu tyłem wejść, tak? Aha, nie ma kolizji. Okej. Okej. Dobra. Pudło. Ha! Okej! No, dawaj, dawaj. Zostaje sobie weź. I można głowę sobie wsadzić do tego, nie? Na głowę sobie wsadzić, super. Masz wysypywanie tyłem, bokiem, czy...? Weź, możesz zmienić to, tam chyba było z lewej strony, ale... No zaraz zobaczymy. Zmienisz. No dobra, mogę wysypywać. Z której? Okej. Okay. Yeah, zajebiście. To świnie wszystko biorą? O kurna. Dobra, 7,5 tony zostało. O kurna, czy 14 ton tu weszło? No. Gdzie by to wypierniczyć? Dzielnie to tutaj pod ścianą, na przykład tu. Znaczy, nie wiem, czy będziemy mogli tam nabrać. Będę musiał to gdzieś tutaj jebnąć, powiedzmy, nie? Właśnie. Okej. Zniknęło? Tak. O, pojawiło się. Okej. No dobra, no to dobra, 7 i to nie jest dobra. Oddaję kontrakt, nie? Pau. Yeah. Najwyżej tura się kupi i turem będę to woził. To jest 7,5 tony tylko tam. Na tura wchodzi tonę, to jest 7 przejazdów to. I od razu do nasion będzie. Dobra, to tyle tego. Sprawdźmy jeszcze te świnki. 14 ton wlazło. No i teraz będzie jeszcze więcej czego najbardziej. Soi i rzepaku nie ma, nie? Reszty jest. Chyba, żeby soję jakąś wziąć. Albo rzepak. Były kontrakty na soję i rzepak. Soja, rzepak, słonecznik jest właściwie na 96. Owies nie. Ziemniaki bardzo nie. Prasowanie bel nie. Właśnie muszę zobaczyć, jakie są kontrakty. Rzepak jest na 115. Gdzie jest 115? 115 jest tutaj. No, w sumie koło gladzia.
Gdzie to trzeba było odwieźć? Henryk Pol. Na dół. No, tak. W miarę. Dobra, zobaczmy co jest jeszcze dalej. Soja na siódemce. Siódemka jest jakaś większa? Ale dość blisko jest za to. A jeszcze słonecznik z 96. No i albo ze 126. 126 jest tutaj. I trzeba to zawieźć do Grosickiego. To tak samo jak ten wcześniejszy. 96. A 96 gdzie jest? Czekaj, kurwa. Kałogladzia. 96. Za ten 1300, a za ten 1200, to ta sama ilość praktycznie będzie. Tu jest 0,7, a tu jest 0,84 hektara. A to można by w tam, jak się nazywa, dograć wtedy tego moda, to by się od razu dwa na raz zrobiło, nie? No. No nic, ale to wiesz co, ja tą 96 wezmę. O. Wejdę sobie chyba na chwilę coś z... No, z... To, na razie no, wyjdę z tego i chyba pójdę sobie zrobić coś zjeść, wiesz? Jesteś? No. A i powiedz mi, czy ten cej, średniak ten pierwszy, wiesz, o którego chodzi? No. Da radę nim z przodu kociarki podłączyć? Tak, on ma ten. Jak się w ogóle przenieśli, kurde, żeby mówić ze nie, sobą? Nie, no, lepiej jest, bo chciał się dogadać do górne, tak. No, takie tajemnice jakieś tworzycie, że daj spokój, panie. Ja nie będę się tu przekrzykiwał, kurwa. Dobra. Z kim się chcesz przekrzykiwać? Bo tutaj ta, kurwa, Ursus ma za mało mocy i mi, kurwa, ja by się wyłączał, kurwa, ten. No bo mówię, 10 koni brakuje. Na dobrą sprawę. No. Ale nie, tak jak mam 10... Wiesz co, nie, ten Ursus, on ma... wy macie tego 16,34, nie? A. On ma strasznie nisko zrobione, kurwa, te zaczepy trzypunktowe. I to wszystko leży tak na glebie, że po prostu boli. No. To co, Norek, kupywać? No możesz. Za co? Nieważne. Tam patrz do swojego portfela. Kurde, no postawi norka pod latarnią, kurwa, akurat zobacz, jest idealnie, do 6 rano zarobi. Pytanie tylko, kto zahaczy. No to nie, ja teraz jakąś wioskę mijam, to... Pro serial, tak? Tak, pro serial. Koła, nie, tylko silnik na maksa, tak? No na razie tak, później się go przerobi. Dobra, bez tak. Kolorku, bez niczego. Ty, dobra. Wiesz jak to ksedo zrobimy? Kupuję, uwaga panowie, kupuję. O, czekaj. No. No. Okej. Okay. Teraz tak, jeszcze bym dokupywał, ale za chwilę. Co, no bo to są małe areały. Zrobimy ten kontrakt, ty pojedziesz najwyżej to odwieźć. A ja od razu wezmę, jak zrzucisz, od razu wezmę ten drugi na ten niżej, nie? I przejadę w dół. Które to było pole? 26? Nie, czekaj. 96 najpierw. 96. Czyli tutaj muszę, aha, prosto w dół, dobra. Norku? Hmm? Bo tam to będzie miało 8,4, a tutaj jest grabiarka 8,5, no nie? To tam 8,5 wziąć, tak? Czy całkiem tą szeroką? 9,3. Bo już nie mówię o tamtych gigantach. Nie, o to 8,5 na razie. Później się wymieni w razie co. Dobra. No tutaj kukurydza na. No jestem w ogóle dziki ciekaw, czy jak teraz na przykład zrobimy tą misję ze zrzutem u Grosickiego, nie? No. Jak na przykład zrzucę na tyle, żeby zaliczyło kontrakt, czy potem jak na przykład nie zrzucę całości, to się jakoś będzie liczyć dalej, czy to się złego i zbuguje. Ej, panowie, kupuję jeszcze coś, uwaga.
No. Słyszycie? No, to dalej. Dwie rzeczy, poczekaj chwilę. Jedna. Nie, nie ma lagu. No, ale informuję Rachel i druga. Ale lag. Teraz kawałek. Dobra, wszystko. Ale to słonecznik to tak naprawdę... Co? To koś, a ja zadzwonię na moment. No spoko, spoko. To tam też jest słonecznik, no, na 126. Dobra, stanę sobie tutaj, zablokuję ruch. A ty tam sobie koś ze spokojem. No ba. Znowu się kurwa kolumna zrobiła. O? Znowu się kolumna, o kurwa. Znowu się kolumna z tych samochodów zrobiła, jak wesele to byliśmy. Też nie wiem czemu jeździ zawsze betoniarka. No bo betoniarka jest najwolniejsza chyba z tych wszystkich ja wiem, samochodów. Na wesele jak się. Bo oni tam ten, bigos mieszają, wiesz? Kurwa, Glader tu tych pól jak najebał. No, ale ta mapa jest strasznie ciemna, co? No, powiem ci tak. Ja bym się musiał zastanowić, kurwa, czy jakbym gammy nie podbił w opcjach. Czy to by nie dało jakiegoś efektu, wiesz? No. Wiesz, tak jak na pewno się tam w pół. W Minecrafcie się tam też rozjaśniało gammy i było w nocy widać bez pochodni wszystko, nie? No. No tutaj szczerze to delikatnie, aby troszkę, nie? Ja nie chcę mieć widno w dzień, ale... No to mogę cię prosić, patrzysz ten dróg tam... Znaczy nie, przede wszystkim są źle zrobione w pojazdach światła, bo kurwa szczerze, na ile te światła tutaj kurwa biją? 5 metrów? No ja wiem, ale to i tak... No jak masz światła robocze... Ta mapa była jaśniejsza, wiesz? No tak, ale mówię, jak masz światła robocze w kombajnie czy w traktorze, jak zapierdolisz, to pół pola widać. To są przecież mocne no, tak. Halogeny, a nie kurwa takie popierdółki, co oni tutaj wstawili. No, co racja, to racja. Spłacam na 20 tysięcy. Dobra, ja już zaraz będę, jeszcze chyba. Dobra, spokojnie. Dobra, 25 spłaciłem. Dobra. No, już spłaciłem. He? Za niedługo się odkujemy. Wiem, spokojnie. No, już robicie kiszonkę? Nie, no wy tam ten, na razie trawę na kiszonkę napierdzielacie, nie? Tak, no ale to jak mamy losy, to wszystko trzeba, no nie? No, trzeba, nie trzeba, wiesz. Nie, chyba tylko muszę opuścić. Nie, musisz rozłożyć jak i cały zestaw za jednym razem możesz opuścić. No wiem, ja wiem, ale... To możesz to zacznij sobie. To by było chwilowo, nie? Tutaj mynek. Zaraz, zaraz. No teraz to jest trochę za jasno nawet. Chociaż nie, tak jakby było tak, to już by było okej, nie? No ty pierwszej. Przynajmniej ja mam tak w miarę normalnie już. Księżyc świeci. No? No tu, no tam to pole, tylko że tam to nie, pole. Nie, to jest inne pole, to jeszcze nie jest zrobione. Tu, no ja, no tu. Mówię, no ale tamto, tak żebyś wzdłuż jechał czy coś. To od drogi tam dojechał. Dobra. Zrób tak, żeby było dobrze. Będzie. Będzie. Musi. Bo inaczej dupa zbita. Bo tu jeszcze ten kwadracik jest niedorobiony, no nie? A. A poczekaj, co?
Nie ma za dużo sprawy, bo ja to poprawiam, wiesz? Spoko, spoko. Powiem ci szczerze, że my to powinniśmy jeszcze poczekać. Bo dopiero jest chyba pierwszy albo drugi, dopiero etap wzrostu, nie? No. I ten... A na ostatnim... No dobra, trzeba trochę już nakroić gasy, wiesz? No, w sumie też pasowałoby. No zawsze kontrakta jakiegoś możesz się czepnąć, nie? No przed chwilą robiłem te zimne, te buraki, kurwa. No myśmy też robili buraki, to jeszcze 7,5, zobacz, 21 ton nam zostało, ten, buraków zostało dla świni. Wiesz, jak nawet te wszystkie nie zbierzemy tutaj, to zostanie ten strony zginie, no nie? Słuchaj, to odrośnie, tak? Od zera, tak czy siak. No. Nie wiem, czy nie lepiej by było też tutaj nawozić tą łączkę. Ona wtedy szybciej rośnie i więcej jest tego towaru. Ale ja mówię, na waszym miejscu to jebnąłbym nawet, żeby pożyczyć kukurydzę, ta przystawka z przodu, mielibyście 10 razy tyle, kurwa, z kukurydzy, co macie z tej trawy. Nawet na małym poletku jakimś, kurde. Zresztą, Nynek, ty wiesz, bo robiłeś, kurwa, z kukurki żona. To ile ja miałem? Ja miałem tam 3 hektary i, kurde... Mi z 3 hektarów wyszło 400 tysięcy kiszonki. To przecież jak po 360 byście sprzedali taką ilość kiszony, to macie, kurwa, 150 tysięcy. Na razie musimy się przeładować. No. Trudno się mówi. Ja sobie tą przystawkę też kupię i też kiszonkę, jak będę robił to z kukurydzy właśnie, no ale to... No prawie kredyty nie mamy, no. Trochę teraz mamy, bo drugi traktor kupiliśmy, ale... No tak to bezkredytowo, no. Rynek bez kredytu. Norek, źle działa żaninka. Idź na swoją farmę. To nie może być, żeby... Z kogo ja się będę teraz naśmiewał? Z siebie. Z siebie. No z siebie też mogę, no. Czemu nie? Kseno tutaj... Ty się tam zawiozłeś? Tak, tamto co ty ten, to tak. Zablokował cały ruch. To całe pole opierdzielę tym jednym kombajnikiem. 6 tonek będzie. 4800. No w sumie pewnie więcej jak 6 nie wyjdzie. No i mówię, nie wiem czy ty Norek byłeś, bo jest opcja na mod, gdzie będzie można wziąć więcej niż jeden kontrakt, nie? Tylko tak jak Nynek mówi, żeby nie blokować sobie kontraktów, że o, fajny kontrakt na jakieś tam pole, nie? To sobie wezmę 2-3 kontrakty, zablokuję i będą dla mnie, nie? No. Tylko żeby, wiesz, o, dobra, jest fajny kontrakt, ty sobie jeden bierzesz, Nynek sobie jeden bierze gdzieś tam, nie? Żeby można sobie było to we dwóch... pociorać, nie? Ja mówię, no fajnie by było, jakby było tak, że możesz wziąć taką liczbę kontraktów, jaka liczba jest na przykład ludzi obecnie na farmie, nie? Czyli na przykład jest zalogowana jedna osoba, no to jeden kontrakt, nie? Powiedzmy, dochodzisz ty, no to możecie sobie dwa kontrakty czepnąć, nie? No. Tylko pewnie to tak nie działa. Dobra, jest 66 tysięcy. Teraz pole puste przejeżdżamy. Wysuńmy rurę.
Dobra, to poletko już obrobiłem, Norku. Jadę najpierw po dnia tam troszeczkę. Dobra. Też idealnie nie zrobiłem, bo to kurwa pociąg w główną linię. A tego drugiego pola. I to ja u straży zostawię tę kartę i to, nie? Mhm. Ale to na straży zostawiam często klamoty. Mana czy to? No mana przeprowadziłem. No wiem, ale ja na straży zostawiam. Dobra, i teraz stoję do Grosickiego. 84% zrobione, tak? Kontraktu. Jeśli tu straży nie jest, to tam można wynosić, to tam nie mówię. Chyba, że ktoś do tej, do samozbierającej tego, tejka. Nie, to jest dziw, daj radę. Nie no, samozbierająca nie wymaga tam jakiegoś specjalnie. 70 koni. Nawet tam 150 macie w tym. Ja mówię, jego jedynym problemem jest to, że on ma jakoś tak nisko ten zaczep zrobiony, wiesz? Całą tą skrzynię. No, z beczką nie mogłem wyjechać, no nie? No, i a widziałeś, podpiąłem to do tego drugiego, kurde, Ursusa, nie? Bez problemu. No. Albo on za nisko po prostu podnosi. No nie wiem, był mały problem, no ale... Ale ci powiem, że mało tej trawki wychodzi. Jak no bo ona nie była na maksa urośnięta. Nie? Jak skosisz wcześniej, no to jest dupa trochę, no. No była na żywku. Ale nie, teraz. To są trzy też fazy wzrostu. A to on nie wiedzie. Ten, pierwsza, druga działa, i trzecia. Trawę działać jak kosisz już przy ostatnim, nie przy pierwszym jak zboże czy coś. No jak jest najwyższa, no to wtedy wychodzi najwięcej, nie? O, Norek to wie, bo to Norek co trawy nakosił z Kseno to... To wiesz, no to czekać za tą trawą teraz to... No mogliby tą kukurydzę uprawiać, ale dużo więcej sprzętu było uprzejmie. Bo my musieli mieć do uprawy ogólnie pola, nie? No, spokojnie, musimy na razie trochę kasy zarobić. Trzeba ale to mówię, jakbyście ze kukurydzy, nie wiem, przystawkę mówił ten, że macie. Do kuku. Nie mamy, znaczy mamy do ten, mamy do uprawy. A nie, no jakbyście, ale to mówię, nawet jakbyście zasiali kukurydzę, poczekali trochę. I później za tą przystawkę wynajęli, to... Bo do samozbierającej pewnie nawalisz tych plew. Tak. Więc... Wynająć siewnik, zasadzić jakieś pole... Ile wy macie te poletka? Jedno chyba 1,5, a drugie 1,2. To jakieś 2,5 hektara, tak? No. No to ja... Z podobnych pól mówię, ze 400 tysięcy kiszonki miałem. Myście by mieli pewnie coś podobnego, 300 tysięcy to tak nalajcie. Dobra, jest 80, ile? Z 2 tony spróbujemy zrzucić tego. Ile jest z kontraktu? 96. O! Kurde, ale to takie klikanie. Klik, 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 klik. Ale to na 100 mi zostało jeszcze, nie? To wrzucę to świnią od razu. Gdzie ja wjechałem? Źle wjechałem? Oczywiście, że źle wjechałem. I oczywiście tym IT runnerem cofa się jakby się chciało, a nie mogło. Ale już 15 świnek Xeno mamy. No to już 3000 weszło. Tu nam rzepaczek rośnie. Tak. Norku, może wezmę jakiś kontrakt, co? No jak jest jakiś taki ten w miarę jakiś, to może wziąć. Ja już tu kończę zbierać, zaraz mogę ci pomóc. No. Dobra, to ja uwaga, wypożyczam panowie. O, czekaj, zatrzymał się. Dobra. Dobra.
No, był trochę lag. No. Na to nie było. Który to był tam na ten 126 ten? Chyba. 126, tak? Zaraz zobaczę, czy on jeszcze jest. Słonecznik, tak, dobra, jest. Ja już wracam. I jeszcze też do Grosickiego. Przyjmuję kontrakt. Zakryj ten silozno, nie? Jak ubijesz. Bo ty tak? Jedziesz tam, nie? Jak skończysz, to nakryj ten silozno, nie? Nie, no jeszcze może nie. No, ale po co czekać? I tak zanim nam urośnie, to wiesz. A teraz będziemy i tak czekać do trzeciej fazy, a to dzisiaj ja siałem przecież. O ja pierniczę. Co jest? No nie jest, wiesz co, zrobiłem sobie żarcie z takim ostrzejszym keczupikiem, kurna, i teraz mnie tu jara. Nie lubię. Nie lubię ostrych, kurde, tych. No właśnie lubię. Dobra, jak tam to teraz wygląda u świnek? No, tego owsu rzepaku jest niewiele, ale jest spoko. Na razie wystarczy. Owies dla świn? Znaczy, soja, rzepak, słonecznik. No. Właśnie ja do soje kosić. No ja, my, że ten, słonecznik napierdzielamy, nie? Czekaj, teraz będzie mi bliżej na tą 126 tam dookoła, czy... Nie, dookoła jadę. Za tym. A ja 127 robię, tak? Nie. Tak, zaraz koło was. Będę naokoło, bo... już rzeka. Rynek, mamy niecałe 50 ton. No to co? No zakrywaj, no co zrobisz? Ja bym poczekał, aż urośnie pole. Te 100 ton byśmy mieli, chuj. No ale to mamy 3 sygosy, nie musimy czekać. No. Jeżeli macie, wiesz... 3 silosy, to możecie sobie pozwolić na jeżeli możecie go zakryć, nie, w ogóle. Bo tam jak, żeby go zakryć, to jakiś tam procent musi być, nie? Kiedyś było, że 100 ton trzeba mieć, nie? Znaczy, nie, bo ileś tam trzeba mieć, ale... Nie, teraz nawet pierdołkę zakryjesz, bo jakiejś sprawdzałem. Tak? No to jeszcze lepiej. To chociaż to poprawili. Trzeba zaplusować, nie? Kurde... Może będziesz musiał bardziej czpion zrobić, wiesz? Dobra, przykryłem. Jak macie 3 silosy, to rzeczywiście możecie sobie pozwolić na to, żeby tu już kisło, a następne sobie wrzucić do następnego, nie? Norku, tam traktor zostawiłem koło tego, ale weź manem przyjdź, wiesz? Dobra. Norku, ja się zmieści na przyczepę do mana. Dobra. Taką z tych moich szybkich 12 to ja robiłem, kurwa, jedną przyczepę, a sobie teraz takiego małego polka. To prawda kombajn tutaj zostałem najwielki, ale tak jak ty próbowałeś, no rozumiałeś tam. Na jakim jesteś polu? 127. Gdzieś tam na dole, nie? No. Koło siebie teraz. No, my 126 kosimy. Nawet nie wiedziałem, po prostu był kontrakt, mówię soja. A ja szukałem, wiesz, bardziej pod te, na soi mało wychodzi, że słonecznika rzepaku więcej wychodzi. No tak. Ja wiem, ale właśnie ja myślałem, że przyjadę z tym. Kurna, manem i ciebie. Akurat będzie na jedną przyczepę, wiesz? No i tak musimy czekać. Coś można zawsze zrobić. Nie, no to wiadomka, nie? Ja cię nie pierniczę, jak jest kurna ciemno. Ja dostałem spisgała jaja. Nie, nie ciemno. Jest tak ciemno. Nie, no zupełnie. Może trochę. No faktycznie te światła to chuja dają, tak prawdę powiedziawszy. No nie, one świecą na 5 metrów do przodu, człowieku. No. Ty masz tyle samo światła, kurwa, z tej latarki, co masz w tym, nie? Ile to jest pole?
Kurde, ale jak wyorane pole, kurwa, na całą tą, jest 0,89 hektara land area, a pole ma 0,84. Dobra, to nic, na razie streama będziemy kończyć. Zbierzemy tutaj, no ja muszę porobić sobie w domu, żarcie muszę sobie przede wszystkim zrobić, a potem rozliczenie, w końcu muszę się. I do następnego razu.